Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Muszę powiedzieć jedno, w imieniu swoim, ale myślę, że w imieniu naszego całego klubu, a być może także wszystkich radnych. Panie Dyrektorze, ma Pan świetny zespół, tylko to, co się dzieje w tym teatrze, jest po prostu porażające. Jak słuchałem tutaj wystąpienia Pani Sekretarz, to aż złapałem się za głowę, że takie rzeczy mogą się w takiej instytucji, w instytucji kultury dziać. No to jest dla mnie rzecz niebywała. Na ostatnim spotkaniu w dniu 13 stycznia, na którym Pan był, za co Panu dziękuję, tylko jest jeden problem. Po swoim wystąpieniu opuścił Pan tą salę, nie chciał Pan z nami debatować i rozmawiać, a ja, ponieważ Pan poruszył wiele kwestii, które dotyczyły między innymi Teatru Wielkiego w Poznaniu, chciałem z Panem o tym porozmawiać. Bo tak się akurat składa, że przez 3,5 roku byłem radnym województwa wielkopolskiego, przewodniczącym komisji rewizyjnej i Teatr Wielki w Poznaniu znam świetnie. A z tego oto powodu, że przez 2 miesiące prowadziłem tam kontrolę komisji rewizyjnej, której efektem było między innymi to, że zwolniono dyrektora tej instytucji, ponieważ rzeczy, które się tam działy, były mało przyjemne, natomiast w porównaniu do tego, co tutaj się dzieje, były niczym. Panie dyrektorze, szanowni państwo, w swoim wystąpieniu 13 stycznia poruszył pan kilka kwestii związanych z liczbami. Dzisiaj pan do tego nie wracał. Domniemywam, że przynajmniej część mojego wystąpienia, część moich argumentów ktoś po prostu panu przekazał, nie chciał pan do tego wracać. Trudno. Ja jednak mimo wszystko chciałbym kilka liczb przypomnieć. Szanowni państwo, w momencie, kiedy wpłynęło do nas pismo od związków zawodowych, pismo od pracowników, zapoznając się z nim, zadałem sobie pierwsze podstawowe pytanie. To jaka jest wysokość dotacji udzielanej przez Sejmik Województwa Łódzkiego dla tego teatru? Kiedy spojrzałem w projekt budżetu, okazało się, że to jest 27 milionów złotych, zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak. I teraz przechodzę do sprawy porównawczej. Otóż Teatr Wielki w Poznaniu otrzymuje dotację za 2014 rok, otrzymał dotację w wysokości 19 797 tysięcy złotych. Jego budżet to 28,5 miliona złotych. Z tego ponad 4,5 miliona złotych, prawie 4 miliony 700, to są wpływy z biletów. W materiale, który Pan nam przekazał, wynika, że wpływy, które Pan ma, jak domniemywam, chodzi o wpływy z biletów, są na poziomie 2 miliony 389 tysięcy. Jest to prawie 2 razy mniej, to znaczy, że ktoś w Teatrze Wielkim w Łodzi nie wykonuje odpowiednio swojej pracy, pracy zarządczej. Ale do tego wrócę na końcu mojego wystąpienia. Proszę zauważyć jedną rzecz. Liczba widzów Teatru Wielkiego w Łodzi w 2014 roku wynosiła 82 217 osób. Liczba widzów Teatru Wielkiego w Poznaniu, przypominam, dotacja o 8,5 miliona złotych mniejsza, wynosiła 105 746 widzów. Powiem panu więcej. Przez 4 lata debaty nad sytuacją jednostek kultury w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wszyscy podnosili zarzut, że liczba widzów w Teatrze Wielkim w Poznaniu jest zbyt niska. Zbyt niska jak na tą dotację, którą Teatr Wielki w Poznaniu dostawał. Pan ma 30 tysięcy mniej widzów i jest pan usatysfakcjonowany tym, co się dzieje. Jak rozumiem, no bo pan mówi, że no dotacja, więcej pieniędzy nie ma, no tak, tak będzie. No. No nie może być tak, że pan ma 82 spektakle, Teatr Wielki w Poznaniu ma 172 w tym samym roku. No jeżeli pan ma o połowę mniej, no to nic dziwnego, że pan ma o połowę mniejsze wpływy, no to wydaje się to być oczywistym. Pan mówi, że pan ma maksymalnie 4 premiery, bo jedna jest droga, no to na Boga, no to jak to się dzieje, że w Poznaniu ich jest 6? Przypominam, 10 milionów mniejszy budżet, mniejsza dotacja. Tu jest 6, tu są 4. Moim zdaniem, myślę naszego całego klubu,
Problemem nie jest wielkość dotacji, chociaż ja oczywiście pierwszy będę dziękował Zarządowi Województwa Łódzkiemu, radnym, jeżeli zdecydują się zwiększyć tę dotację o nie wiem, 1-2 miliony złotych. Każde pieniądze są potrzebne. Naszym zdaniem największym problemem w tej sytuacji jest działalność zarządcza dyrektora tej jednostki i działalność nadzorcza odpowiedniego marszałka czy wicemarszałka województwa łódzkiego. W trakcie debaty budżetowej ja jeszcze będę do sprawy jednostek kultury wracał, chyba że pan przewodniczący Mazur, tak jak miało to miejsce 1,5 godziny temu, odbierze mi głos. Bo ja chciałbym wiedzieć, jaka jest sytuacja finansowa innych jednostek kultury, jakie są plany i jak wyglądają sprawozdania tych jednostek, oczywiście na pewnym poziomie ogólności. Dzisiaj widać, że Teatr Wielki w Łodzi jest w dramatycznej sytuacji i widać, że, tak jak powiedziałem to przed chwilą, działalność zarządcza jest na bardzo, ale to bardzo niskim poziomie i także działalność nadzorcza ze strony Zarządu Województwa jest na bardzo niskim poziomie w momencie, w którym państwo się zwrócili, będąc właściwie pod ścianą, tak, nie mając innej możliwości, do wszystkich klubów, zaczęto podejmować decyzje. To jest oczywiście za późno. Takie decyzje powinny być podejmowane od kilku lat. To powinna być bieżąca praca nadzorcza i zarządcza dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. Myślę, że to spotkanie, jakkolwiek bardzo ważne, tak naprawdę nie rozwiązuje tego problemu z bardzo prostego względu. Z tego, co wszyscy wiemy, panu za chwilę kończy się kontrakt. Zarząd Województwa Łódzkiego powie: OK, drodzy państwo, będzie konkurs, poczekajmy. I tak minie kolejny rok. My chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest pomysł na Teatr Wielki w Łodzi dzisiaj. A jeżeli nie dzisiaj, to w najbliższym czasie. Bo nie można czekać kolejnego roku. Bo za chwilę okaże się, że za rok o tej porze spotkamy się znowu w takim samym, podobnym gronie i problem powróci. I znowu będzie mowa o tym, że no, był stary dyrektor, jest nowy, no jednak chwilę musimy poczekać. No to tak nie powinno być. Nie ma pomysłu na Teatr Wielki w Łodzi, na teatr, który ma wielką i piękną historię i na teatr, który, jak się wydaje, może mieć przed sobą świetlaną przyszłość. To naprawdę musi się zmienić. Ja bardzo dziękuję państwu, że państwo mają w sobie tyle determinacji, energii i mimo wszystko chęci, żeby siłą niemalże prowadzić swoją jednostkę do zmian. Za to państwu bardzo dziękuję i obiecuję w imieniu swoim, w imieniu mojego klubu wszelką możliwą pomoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo, bardzo proszę pani przewodnicząca Joanna Kopcińska. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałam na wstępie powiedzieć, że proszę państwa, ryba psuje się od głowy. To, czego byliście świadkami na sesji nadzwyczajnej, która się nie odbyła, gdzie nastąpiło złamanie regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego, komisje, na których państwo byliście i dzisiejsze przedpołudnie, to kompromitacja. Przepraszam, że byliście państwo tego świadkami. No niestety takie zwyczaje tu panują. Ja również nie mogę wyjść ze zdziwienia. Panie dyrektorze, na posiedzeniu Komisji Nauki i Kultury poprosiłam pana o dostarczenie na dzisiejsze posiedzenie, na dzisiejsze obrady sesji pewnych danych. Czy te dane mogłabym poprosić, bo nie mogłam się z nimi zapoznać wcześniej, a myślę, że są dla nas wszystkich dosyć istotne. Chciałabym to, co powiedziałam na wstępie, zaczynając od słów ryba psuje się od głowy, powiedziałam celowo dlatego, że nie tylko dyrektor odpowiedzialny jest za sytuację, która w teatrze panuje, dlatego że o tej sytuacji, państwo to potwierdzaliście, pan marszałek Witold Stępień, który był marszałkiem w poprzedniej kadencji, wiedział,
Konflikt trwa od 3,5 lat. Ja jestem żywo zainteresowana, co pan marszałek zrobił, żeby teatr, jeszcze raz powtórzę, Świątynia Kultury, promował nasze miasto i województwo, a nie był sceną męk dla artystów i pracowników, którzy powinni nam dostarczać wrażeń artystycznych, duchowych i edukować naszą młodzież, a niestety swój czas zamiast na próbach spędzają tutaj i na innych pikietach i protestach. Interesuje mnie również, jako radną sejmiku województwa łódzkiego, jak zostały wydane pieniądze. Pieniądze między innymi z udziałem środków zewnętrznych, unijnych, na remont sceny kameralnej. Chcę zapytać, czy scena kameralna daje szansę na wykorzystanie dla małych form operowych? Jakie małe formy operowe były dotychczas wystawione, a jakie ujęte są w planach repertuarowych Teatru Wielkiego? Chciałabym zapytać pana, czy wszystkie prace renowacyjne na terenie Teatru Wielkiego odbyły się za wiedzą, zgodą i przyzwoleniem konserwatora zabytków. Chciałabym zapytać, czy możliwe jest jednoczesne granie na małej scenie, na scenie kameralnej i na dużej scenie Teatru Wielkiego? I czy scena Teatru Wielkiego ma wszystkie odbiory, bo z tego, co wiem, przedstawienia do jakiegoś czasu odbywały się na pana słowne przyzwolenie, bez odbiorów technicznych. Czy to już jest zrealizowane? Chciałabym również zapytać, czy w historii współpracy pana dyrektora z panem marszałkiem dochodziło do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy z teatru do urzędu marszałkowskiego i prosiłabym o szczegółowe na ten temat informacje. O wydatkowanie 2 milionów, jeśli się nie mylę, pieniędzy, w tym pieniędzy unijnych, na scenę kameralną. Myślę, że poproszę pana marszałka o odpowiedź dzisiaj, ale również o przedstawienie nam dokumentów z konferencji, z rozmów z pracownikami. Dowiedzieliśmy się, że ta scena nie spełnia zarówno akustycznych, jak i technicznych warunków. Dlatego chcę wiedzieć, czy dokonano wszystkich odbiorów i jak zostały rozliczone środki unijne. To część pytań. Teraz pozwolę sobie, słuchając odpowiedzi, zapoznać się również z dokumentami, które dostarczył pan dyrektor. A przypomnę, że pytałam wtedy między innymi o to, ile pieniędzy wydanych zostało na zapraszanie do występu w naszym teatrze gości zewnętrznych z pominięciem naszych rodzimych zatrudnionych w teatrze artystów. Po zapoznaniu jeszcze, jak pan przewodniczący mi umożliwi, będę pytała dalej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Piotr Adamczyk. Pan Piotr Adamczyk, proszę. Szanowni państwo, szanowni goście, jesteście tu już po raz drugi i ja bardzo dziękuję za tą determinację, pomimo tego skandalicznego zachowania na wcześniejszej sesji radnych obozu rządzącego, którzy nie chcieli państwa wysłuchać, kiedy tutaj przyszliście. Ta determinacja, mam nadzieję, że sprawi, że będziecie nie tylko wysłuchani, ale i te wasze postulaty, z którymi przyszliście, będą zrealizowane. Szkoda, że pan marszałek odkłada to na tak długi termin. Słyszymy tutaj o 2 miesiącach, jeszcze trzeba będzie czekać. Jest jakiś czas, kiedy nie wiadomo właśnie na co. Jest dzisiaj... To była wspólna decyzja, panie radny.
Myślę, że tą decyzję należy podjąć szybciej. Myślę, że dzisiaj, kiedy jest sytuacja w teatrze bardzo napięta, jak wszyscy tutaj dostrzegamy chyba na tej sali, należy podjąć szybkie kroki, które rozwiążą problem, który się nazwarstwia. Panie Marszałku, jak daleko jeszcze ma się posunąć lista tych 16 postulatów, tych przykładów łamania lub podejrzenia łamania prawa pracowniczego? Jak daleko jeszcze ma się posunąć ta biała księga, której pracownicy pokazują, gdzie są nieprawidłowości, gdzie są różnego rodzaju niedociągnięcia? Jak długo jeszcze trzeba będzie czekać, aż zarząd zareaguje na to, co tam się dzieje? Przypomnę, że sprawa już trwa od lat. Wszyscy wiedzieli o tym, ponieważ były pisane pisma informujące o problemie. A jednak nikt nie reagował. Nikt nie chciał dostrzec tych problemów. Dopiero wtedy, kiedy my zajęliśmy się tą sprawą, dopiero kiedy pracownicy przekazali nowym radnym, takim jakim jestem ja, te problemy, dopiero wtedy, kiedy zwołaliśmy sesję nadzwyczajną, dopiero nagle zaczął się w tej sprawie robić jakikolwiek rwetes. Mam nadzieję, że teraz to już ta sprawa nabierze tempa, gdyż to jest tak, że dzisiaj porównywaliśmy sobie między różnymi operami dochody, ilość przedstawień granych, ale my możemy, jeszcze mamy tutaj inne zestawienie, możemy sobie porównać, jak było w tym samym teatrze, tylko nieco wcześniej. Mam tutaj takie zestawienie Teatru Wielkiego kiedyś i obecnie. Otóż mam tutaj z lutego 2009 roku, kiedy dyrektorem był pan Szyjko. Wówczas było 17 przedstawień, luty 2009 przypominam. Obecnie luty 2015, 11 przedstawień. Luty 2009, 11 przedstawień z orkiestrą, obecnie 6. 6 w 2009 baletowych, obecnie 5. W 2009, ale w październiku. Również porównujemy to do października 2014 roku. 14 przedstawień w 2009, obecnie 10. 9 z orkiestrą w 2009, 8 obecnie. 5 baletowych w 2009, obecnie 2 baletowe. Jeszcze jedno porównanie. Kwiecień 2005 roku. 15 przedstawień w tym miesiącu. Obecnie 10 spektakli. W tamtym czasie 11 z orkiestrą, obecnie 8. W tamtym czasie 3 baletowe, obecnie 2. No cóż się takiego zmieniło, oprócz dyrektora, że tam i tu jest taka różnica? No widać ewidentnie, że coś nie gra w tym teatrze. Oczywiście zarzuty, ja już spotykałem się z państwem ze strony związkowców do działalności teatru, do dyrektora, jest naprawdę olbrzymia gama. Od takich czysto personalnych rozwiązań, które stosuje pan dyrektor, poprzez, no, nie nazywajmy, pan dyrektor mówi tutaj o prawnej definicji mobbingu, nawet jeżeli nie nazwiemy tego prawną definicją mobbingu, to jednak są pewne przykłady łamania prawa pracowniczego, po rozwiązania strukturalne i funkcjonowanie Teatru Wielkiego. Ja mam w związku z tym, że to jest tak szeroki wachlarz konfliktu między pracownikami i dyrektorem, który wydaje się, że trwa i narasta od lat, nie jest rozwiązywany, a wręcz przeciwnie, te problemy narastają. Mam taki apel do pana dyrektora serdeczny, tutaj i teraz. Mam apel, aby jednym pociągnięciem pan rozwiązał tę sytuację. Myślę, że najlepszym pociągnięciem będzie to, aby podjął pan honorową, męską decyzję i podał się do dymisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Włodzimierz Kula. Pan przewodniczący Włodzimierz Kula. Panie przewodniczący, szanowni państwo, łatwiej jest, będąc po stronie lewej mojej, a prawej państwa, mówić takie rzeczy, które państwo chcecie słuchać, bo na pewno łatwiej jest słyszeć, że macie rację, że sytuacja jest faktycznie dramatyczna i powoli Teatr Wielki staje się teatrem dramatycznym w tej chwili.
Jest wielki problem, że kwestie, które są na poziomie nadzoru właścicielskiego, jesteście de facto wielką firmą, która zatrudnia 487 czy coś koło tego pracowników, ale to jest prawie 500 osób. Jest wielka firma, która musi być zarządzana w sposób menedżerski, a jednocześnie musi być zwracany aspekt, uwaga na aspekt ludzki, społeczny, bo nie da się tworzyć w pewien sposób dzieł kultury poprzez wytwarzanie pewnego rodzaju chaosu. Dla mnie jest chaos w tym momencie, kiedy państwo jesteście tutaj. My zamiast zajmować się w tej chwili budżetem, słuchamy państwa z zainteresowaniem, czytając całą dokumentację, którą stworzyliście. Jestem pod wrażeniem drobiazgowości i szczegółowości tych argumentów. I nie ulega wątpliwości, sytuacja jest zła. I w tej chwili trzeba zastanowić się, co z tym zrobić. Tylko to na pewno decyzja nie będzie podjęta tutaj, w tym miejscu, nie podczas obrad sejmiku. Dlatego mówię szczerze, że to nie tutaj będzie podjęta decyzja, ale te uwagi wszystkie powinny być z należytą starannością wysłuchane przez zarząd i podjęta decyzja. Nie jesteśmy w dwudziestoleciu międzywojennym, nie obowiązuje nas kodeks Bodziewicza i zakładam, że nikt tu nie podejmie dramatycznej próby rozwiązania tego problemu. Chciałbym z kolei, będąc czasami w Teatrze Wielkim, ja nie dostrzegałem problemów związanych z zarządzaniem. Ja tylko odbierałem spektakl, na którym ostatnio byłem pod wrażeniem estetycznym i mi, przepraszam, to się podoba, co państwo robicie. Ja nie zwracam uwagi na to też, i to przepraszam za szczerość, czy tam występują artyści łódzcy, czy tam występują artyści gościnni, bo takie sytuacje również są, tylko ja chcę czerpać faktycznie w pewien sposób z tej krynicy kultury, z tego zdroju kultury, a nie zajmować się przez półtorej godziny wysłuchiwaniem tych argumentów, które w tej chwili wszyscy doskonale już poznaliśmy. I cieszę się tylko, że znamy te argumenty. Zarząd będzie bogatszy o to doświadczenie. Jakie decyzje powinien wypracować? Jedna uwaga też natury trochę biznesowej. Proszę państwa, nasz budżet na ten rok to jest 787 milionów złotych po stronie wydatkowej. 29 milionów złotych na Teatr Wielki. 27 plus 2. 29. I proszę tutaj, żebyśmy nie kłócili się o detale, tylko tu chodzi o pewnego rodzaju aspekt, który jest statystyczny, a zarazem może tutaj kolega, który jest specjalistą z Wielkopolski, bo tam ma również doświadczenie bogate, gdy chodzi o kontrolę właśnie placówek kultury, plus Teatr Jaracza, Filharmonia, to jest 51 milionów złotych. Proszę państwa, to jest 6,5% budżetu wydawanego na trzy placówki kultury. Uważam, że jest to bardzo dużo. Nie chcę szafować argumentami, że dołożymy 2 miliony, 3 miliony, 5 milionów. Nie. W tej chwili jest to przyzwoity budżet. Chodzi tylko o to, żeby go mądrze wydawać, jednocześnie dbając o kwestie społeczne, personalne. I tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Iwona Koperska, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli pan pozwoli, pan dyrektor był łaskaw na spotkaniu 13 powiedzieć mi, że stosuje ekonomię z poprzedniego systemu. Więc wypowiadam się jako pracownik kultury, kierujący małą instytucją, natomiast za budżetowe pieniądze. Ja doskonale wiem, jak się prowadzi biznes w kulturze. Zarobki pracowników są nędzne, małe. Chciałam panu dyrektorowi zwrócić uwagę, że być może mógł pan wprowadzić regulamin wynagradzania i oczywiście rozmawiać na ten temat z zarządem i w regulamin wynagradzania wpisać na przykład 13 pensję. Być może było to możliwe do rozwiązania. O ile mnie pamięć nie myli, do końca lutego składa pan sprawozdanie finansowe, dokładne, z działalności instytucji. Byłoby miło, gdyby na przykład zarząd, do zarządu oczywiście, gdyby zarząd się z nami podzielił tym sprawozdaniem. Oczywiście nie chodzi mi o kwestię kontraktu menadżerskiego, który jest zapewne objęty tajemnicą, tylko całą resztę wydatkowania publicznych pieniędzy. Myślę, że mamy prawo tego od zarządu wymagać. Tak na marginesie, ponieważ tu tak wiele razy padało, że panu się kończy kadencja bycia dyrektorem, więc do zarządu województwa łódzkiego może warto się zastanowić następnym razem, zatrudniając nowego dyrektora, czy zwyczajnie w świecie nie przyznać mu pensji, a nie kontrakt menadżerski, i do tej pensji za to, jak on tą jednostką zarządza, dopisać mu inne pochodne wynagrodzenia. Takie jest na przykład moje zdanie. I panie dyrektorze, pan ma naprawdę skarb w postaci pracowników Teatru Wielkiego, ponieważ ja dzisiaj z tej mównicy usłyszałam jedno zdanie. My chcemy więcej pracować.
I te związki zawodowe nie powiedziały nic innego. A pan im to po prostu uniemożliwia. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Grabowski i na tym kończymy wystąpienia radnych, potem pan dyrektor i zarząd. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja powiem tak, no, Teatr Wielki czy każda jednostka kultury to nie jest fabryka ołówków czy długopisów, gdzie się skręca, bo o ile w fabryce ołówków czy długopisów to rzeczywiście no, liczy się może taki autorytarny styl, kiedy kogoś się postawi i każe proste czynności wykonywać. Natomiast jednostki kultury mają to do siebie, że tam o sile, prestiżu takiej instytucji decyduje zespół. Decyduje po prostu zespół i zgodzę się z moimi przedmówcami, że ten zespół jest tu fantastyczny i powiem szczerze, dla mnie to jest pierwsza sytuacja, kiedy ktoś przychodzi do sejmiku i nie mówi dajcie więcej pieniędzy, tylko mówi my chcemy pracować. To jest coś, z czym się powiem szczerze, spotkałem pierwszy raz. I żeby nie przedłużać, to ja bym się przychylił do apelu przewodniczącego naszego klubu, bo w zasadzie wydaje mi się, że te rowy między managementem, jakkolwiek by to nie nazwał, czy dyrektorem, a zespołem są chyba zbyt wielkie, żeby to dalej mogło funkcjonować. Bogactwem Teatru Wielkiego jest zespół, są ludzie. Ponieważ nie ma tej komunikacji między managementem czy kierownictwem, a zespołem, no należy podjąć decyzje rzeczywiście szybkie, radykalne. I tyle. Dziękuję państwu bardzo. Proszę bardzo, pan Andrzej Górzyński. Panie przewodniczący, będę też mówił krótko. No, przyszły tu do nas naprawdę no, niesamowite też gwiazdy. Agnieszka Makówka, Dariusz Stachura, wiele innych artystów wspaniałych naszego Teatru Wielkiego. Jako człowiek, powiem, z prowincji, zawsze to dla mnie były wielkie autorytety, że mogłem od czasu do czasu przyjechać z terenu i posłuchać takich artystów. Ja chciałbym naprawdę, żeby ci ludzie nie uciekli z naszego województwa, bo tu chodzi mi o ten zespół, który tutaj tyle lat służy dla naszego województwa, jest tą naszą wspaniałą wizytówką. I nie zmarnujmy tego. Ja się trochę biję w piersi, bo jestem drugą kadencję radnym i trochę się za mało interesowałem, że tak powiem, funkcjonowaniem. Może nie byłem w tej komisji, dlatego wyrażam swoją osobistą opinię. I powiem tak, akurat odpowiadam bardziej za rolnictwo i powiem jako przedstawiciel rolników bardziej dobitnie. Panie dyrektorze, pozakładał pan pracownikom takie obroże na szyję, jak ja powiem rolniczym akcentem, jak krową w oborze. I niestety, dlatego to tak nie chodzi. I myślę, że honorowo by się pan zachował. Mówię tak, tak zupełnie prywatnie. Zarządza pan dwoma jednostkami. Jakby pan z jednej zrezygnował i byśmy normalnie zaczęli funkcjonować w tym województwie i rozwijać naszą kulturę. Dziękuję. Panie dyrektorze, nikomu nie ograniczałem czasu, ani związkom zawodowym, ani radnym. Panu też nie ograniczam. Proszę bardzo, ma pan możliwość ustosunkowania się. A, stamtąd, bardzo proszę. Jeszcze poproszę. Dziękuję bardzo. Strasznie dużo tutaj było i ważnych słów, i mniej ważnych. Odniosę się po kolei do, postaram się do wszystkich. Otóż nie bardzo wiem, od czego zacząć. Może zacznę od fachowca z Poznania i od tego porównania między Poznaniem a Łodzią. Proszę państwa, to niestety jest nieprawda, co pan powiedział, bo pan się posługuje złymi liczbami. Ja nie wiem, skąd pan wziął takie przychody Teatru Wielkiego w Łodzi. Przychody Teatru Wielkiego w Łodzi wynoszą blisko 4 miliony złotych, więc są poru... Może pan dostał, nie wiem od kogo, bo... To być może... W każdym razie, być może ja nie widziałem tego, ja mam to samo przed sobą, mam 4 miliony, być może pan, nie wiem. W każdym razie, ale to bez znaczenia, proszę państwa, 4 miliony przychodów, tak, 4 miliony przychodów w kasie, to są 4 miliony przychodów w kasie, w związku z tym analogicznie jak w Poznaniu.
Natomiast różnica w dotacji, tutaj też jest błąd, mam nadzieję, że nie przeze mnie podany. Otóż dotacja Teatru Wielkiego w Poznaniu, pan był łaskaw ominąć dotację dla Teatru Wielkiego w Poznaniu z Ministerstwa Kultury. Otóż w sumie dotacja dla teatru w Poznaniu wynosi 22,5 miliona złotych. Jeśli do niej dodamy stratę, którą poniósł Teatr Wielki w Łodzi, to znaczy, że na swoje koszty przeznacza 23 miliony złotych rocznie przy 27 milionach dotacji Teatru Wielkiego w Łodzi. I otóż można zapytać, ten teatr, tak jak pan mnie pytał, ten teatr w Poznaniu gra więcej w porównaniu z nami. To prawda, natomiast jeszcze raz powiadam, ma po pierwsze scenę kameralną, gdzie potrafi wystawiać. Myśmy do tego jeszcze nie doszli, wszyscy chcieliby wszystko od razu, to prawda. Małe formy, tam wystawiane są te małe formy i to powoduje ogromną liczbę spektakli, która przytłacza nas swoją wielkością. Natomiast porównywalnych spektakli z Teatrem Wielkim w Łodzi, liczba spektakli operowych i baletowych w Łodzi to jest 11, średnio 10-11, teatrów w Poznaniu operowych i baletowych 14-15. I teraz można powiedzieć, tak, więcej grają. Proszę państwa, więcej grają, ale mają 820 osób na widowni, a my mamy 1100. Żeby zrobić... Przepraszam? 1073 mamy, tak, to prawda. Plus nastawione krzesła. W związku z tym mamy 1100. W związku z tym, żeby móc zrobić taką frekwencję Poznań, jak Warszawa musi grać, jak Łódź, musi zrobić większą ilość spektakli. I to po prostu wszystko. Natomiast, natomiast, bo ja panu nie wchodziłem, przepraszam, to... Natomiast można powiedzieć, że różnica między dotacją, to ja się zgadzam, że wysoką dla Teatru Wielkiego w Łodzi, ale czy dostatecznie wysoką, za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Otóż ta dotacja, różnica w dotacji wynosi cirka 4 miliony złotych z tego, co ja przed sekundą państwu podałem. I otóż Teatr Wielki w Poznaniu przechodzi od lat gruntowną reformę. Ta gruntowna reforma spowodowała w ubiegłym roku zwolnienia blisko ponad 30 osób. Ja nie chcę do tego doprowadzić w Teatrze Wielkim w Łodzi. Niemniej porównując zatrudnienie, ogromne zatrudnienie w Teatrze Wielkim w Łodzi z zatrudnieniem w Poznaniu, różnica wynosi 140 osób. 140 osób przeliczone przez już minimalne wynagrodzenie, takie jak istnieje w Teatrze Wielkim w Łodzi, 2100 zł, razy 12 miesięcy. 2000, bardzo proszę, to wystarczy kalkulator włączyć, to rocznie daje w granicach 4 milionów złotych. To jest ta różnica między tym, czym dysponuje Poznań i gdzie idą pieniądze, czyli idą w Łodzi. Idą na płace, na małe płace, na niskie płace, ale zatrudnienie jest bez porównania wyższe. Padło tutaj... Nie, ja wiem, co ja mówię, ja wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor z Poznania, więc spokojnie. Ale jak się zwał, tak się zwał, żeby nie wyszło, że tutaj po prostu utracjusze rządzą i po prostu nie wiedzą, co robią, bo to po prostu nieprawda. Poznań, muszę państwu powiedzieć, gra przy frekwencji 80-procentowej. To też wiadomość od pani dyrektor Opery Poznańskiej. My gramy przy frekwencji 90-procentowej. Mówię to dlatego, że to znaczy, że część spektakli w Poznaniu grane jest do pustej sali. Nie mnie decydować o tym, o czym decyduje pani dyrektor z Poznania. Chcę tylko powiedzieć, że zwiększanie ilości spektakli, o co państwo nie pierwszy raz apelujecie, spotka się z moim odzewem pozytywnym pod jednym warunkiem, że my jesteśmy w stanie w Łodzi zabezpieczyć na to widownię. Eufemistyczne pytanie, prawda, retoryczne pytanie, że państwo czekacie
Państwo, widzowie, czekacie na spektakle Teatru Wielkiego, jest średnio pozbawione racjonalności, ponieważ ja wiem, co się dzieje z frekwencją na co dzień. By zapewnić 95% frekwencji przy 10-11 spektaklach w miesiącu, trzeba się przy, jeszcze raz, 1100-osobowej sali, trzeba się nieźle napracować. I pracujemy nad tym i dlatego mamy większą frekwencję procentowo niż Teatr Wielki w Poznaniu. Przechodzę do następnych pytań, które się tu pojawiły. Chodzi też o takie sformułowanie, ja nie za bardzo przyznaję i zrozumiałem, im dłużej gramy jakiś tytuł, tym jest taniej. Ja przyznaję, że to jest nieprawda i ja tego nie rozumiem, dlaczego miałoby być taniej. Im dłużej... Proszę? Ależ koszty stałe i tak są ponoszone. Widzę, że Państwo się zupełnie nie orientujecie. Koszty stałe są ponoszone dzień w dzień, czy teatr gra, czy nie gra. W związku z tym, jeśli gramy te jakiś spektakl, to i tak na bieżąco ponosimy koszty, jakie ponosimy. I przy pierwszym spektaklu, i przy drugim, i przy 55. Koszty stałe instytucja kultury ponosi dzień w dzień, niezależnie od grania. Dalej. Mówimy o repertuarze, że chętnie byśmy grali więcej. Ja z przyjemnością i ja jestem w stanie zwiększyć frekwencję o 2 spektakle w miesiącu. Przypominam tylko, że ekonomia kultury polega na tym, że do każdego spektaklu się dokłada. Literalnie do każdego, czy się Państwu to podoba, czy nie. I w Łodzi, i w Polsce, i w świecie. W związku z tym, jeśli się dokłada, to jak ja zagram większą ilość spektakli, to ja do tego muszę dołożyć większe pieniądze. Te pieniądze, rzecz jasna, w pewnej części zostaną spożytkowane przez artystów, którzy wystąpią na scenie w ramach nadnorm. I to prawda. Tylko nie mówmy, że tu nie chodzi o pieniądze. Oczywiście, że chodzi o pieniądze. I jeśli Państwu powiedziałem na początku, że te 27 milionów, ogromna kwota, przyznaję, jak dla Teatru Wielkiego jest za skromna, to dalej to podtrzymuję. I czy to będzie ten dyrektor, czy ktokolwiek inny, to z tym problemem Teatr Wielki się spotka. Przypomnę Państwu jeszcze raz to, co powiedziałem na początku, że same koszty osobowe plus stałe wypełniają w Teatrze Wielkim przy tym ogromnym zatrudnieniu, zresztą ja uważam, że właściwym, 27 milionów złotych, czyli pochłaniają kwotę dotacji. Całe szczęście, że 4 miliony wpływów z biletów i z wynajmów, bo z tego możemy dopłacać do wszystkich spektakli, w tym do premier. Padło tutaj, to tego nie za bardzo potrafię zrozumieć, dyskryminacja związkowców. Ja to wielokrotnie padło, dyskryminacja pracowników. Jestem ostatnim, który by kogokolwiek dyskryminował. Ja bym bardzo poprosił przykłady i to na piśmie. Ja wiem, że Państwo macie te materiały, ale ja ich nie dostałem nigdy. I tej książeczki, którą Państwo macie, też nie dostałem. W związku z tym wypowiadam się trochę w ciemno, ale z przyjemnością się nad tym pochylę, bo to będzie albo dowód, prawda, albo wręcz przeciwnie, trochę fałsz, bez którym będę musiał się zmierzyć. Bardzo dziękuję. Wracamy do... Ja już się staram króciutko mówić, ale tyle tematów było poruszonych, że aż nie sposób się... Obsady obce i obsady etatowe. Proszę Państwa, zawsze tak było. Jest i będzie w operze, że tak jak pan wiceprzewodniczący Włodzimierz Kula powiedział, jego średnio interesuje, kto występuje, chciałby słyszeć piękne głosy na scenie teatru. Oczywiście, że najlepiej byłoby, gdyby te piękne głosy to były głosy etatowe. Chcę państwu, mówimy o etatowych solistach. Musicie Państwo wiedzieć, że Opera Narodowa zrezygnowała z solistów, wszyscy są u nich gościnni. Oczywiście, że tak. Są 4 etaty w Operze Narodowej, które nie śpiewają solistów, bo są związkowcami nie do zwolnienia. Opera na Wybrzeżu posiada na etacie jednego solistę i wszystkich pozostałych pozostali są angażowani jako gościnni i tak funkcjonuje większość oper, łącznie z Operą Poznańską. Proporcja zatrudniania u nas gościnnych i własnych
jest taka sama jak rok, dwa, pięć, sześć, siedem lat temu. Ja mam na to papiery przed sobą. Taka sama. Zawsze teatr operowy korzystał z gościnnych solistów. Ja rozumiem, że nasi soliści etatowi są przeciwni solistom gościnnym, ale to nie jest tak, że oni by mogli zastąpić tych gościnnych. Czasami tak, czasami nie. Przykład Strasznego Dworu. Cztery premiery pod rząd. Bez solistów gościnnych, cztery premiery pod rząd, dzień po dniu, z jedną przerwą, nie byliby soliści w stanie zrobić. Oświadczam, bo ja to mam na co dzień. Teraz dyrygenci, to jest kolejny zespół muzyków, którzy odnoszą się zwłaszcza do swojego ulubionego, mojego zresztą nie, też dyrygenta, pana Tadeusza Kozłowskiego, wieloletniego dyrektora muzycznego Teatru Wielkiego w Łodzi. Otóż współpracuje on z Teatrem Wielkim w Łodzi, ale dla orkiestry w sposób niezadowalający, za mało. Ja rozumiem, ale równocześnie od tej samej orkiestry otrzymywałem zgłoszenia, że wymiana dyrygentów, rotacja dyrygentów, rzecz jasna, że tych najlepszych byłaby bardzo dla orkiestry wskazana. I takie też zasady stosuje. Występuje, czy dyryguje u nas pan Ruben Silva, pan Tadeusz Kosłowski, pan Basem Akiki. No nie mówcie państwo, że nie mamy rotacji dyrygentów. Mamy. Teraz padło takie hasło, proszę państwa, ujednolicenie systemu wynagrodzeń. To bardzo ładnie brzmi. W dalszym ciągu ujednolicenie systemu wynagrodzeń. Ja wiem, że w ogóle nie chodzi o pieniądze. Ujednolicenie systemu wynagrodzeń z systemem stosowanym w Filharmonii Łódzkiej. Otóż ja dzisiaj dostałem ten papier do ręki. Ja się nad nim pochyliłem. Dla samego ujednolicenia systemu wynagrodzeń, ja wiem, że nie chodzi o pieniądze, jeszcze raz to podkreślam, kosztować będzie Teatr Wielki 2 miliony w skali roku podwyżki wyłącznie dla orkiestry. Ja nawet nie twierdzę, że niezasłużone. Nie twierdzę. To jest taka kwota pieniędzy. O przychodach Teatru Wielkiego w Łodzi i Teatru w Poznaniu mówiłem. I jeszcze jedno. Pozwolicie państwo, perspektywy Teatru Wielkiego i jego program wisi na stronie internetowej i wisi w teatrze. Ja nie mogę przyjąć do wiadomości, ale wiem dlaczego tak jest, zarzut, że repertuar jest nieznany. Repertuar żyje, oczywiście jest znany i w tej chwili jest znany do końca sezonu. Faktem jest... U nas teatrze. Nie. Jest, przypomnę państwu, że repertuar do końca kwietnia wisi już od jakiegoś czasu. Dzisiaj, ale spokojnie, zawisł repertuar. Państwa nie interesujący, bo spotkań baletowych w maju, więc co was może to interesować? I czerwiec. Natomiast premiera wrześniowo-październikowa też jest zapowiedziana i państwo to wszystko wiedzą. Natomiast ja wiem, o co chodzi. Chodzi o szczegółowy repertuar, łącznie z nazwiskami osób, zwłaszcza solistów tam występujących. Więc ja rozumiem, że o to chodzi. Ale proszę państwa, jak ja ten repertuar umieszczam, to państwo natychmiast przychodzicie do mnie ze zwolnieniami, z prośbą o zwolnienie do występów gościnnych w Białymstoku, w Poznaniu i w pozostałych miejscach. Ty się nie dziwcie, że ja unikam znacznego wyprzedzenia. Mam natomiast obowiązek wyprzedzania co najmniej o 2 tygodnie. Patrzyłem dzisiaj na tablicę, jest wyprzedzenie w obsadach, personaliach o miesiąc. Jeśli chodzi o repertuar w ogóle natomiast, repertuar co w ogóle będziemy grali, jest wywieszony, tak jak mówiłem, do końca sezonu. Teatry inne operowe stosują wywieszanie na 2 miesiące do przodu. Ideałem byłoby być może, by wywieszać na cały sezon, ale z konsekwencjami finansowymi, o których przed chwilą przecież mówiłem. Było pytanie o konserwatora zabytków i o remont. Oczywiście, że nic się nie działo w Teatrze Wielkim i nie dzieje bez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie wiem, skąd się mogły wziąć takie podejrzenia, no, jakieś insynuacje. Natomiast jeśli chodzi
o zakończenie remontu, to mówiłem poprzednio, widocznie Państwo nie słuchaliście, jak była sesja, do której się nie odbyła 13 stycznia, że w Teatrze Wielkim w Łodzi wszystkie odbiory nastąpiły w terminie, nie ma żadnych naruszeń prawa, natomiast faktem jest, że co jakiś czas są naprawy w ramach gwarancji rzeczy, które się psują, a były zrobione w ramach owego remontu i modernizacji. Tak to się dzieje, przyznaję. Ja dziękuję bardzo Państwu. To bardzo proszę, scena kameralna. To jest, jak widać, zły zwyczaj, że wszyscy recytujemy, a potem nie dostajemy na zadane pytania odpowiedzi. Chciałam zapytać wobec tego, czy przed premierą, proszę mi wypowiedzieć, Anny Boleny, scena Teatru Wielkiego miała odbiory techniczne? Oczywiście, że miała. Tak, potwierdzam to. Kolejny raz ta plotka się pojawia, już ją 3 razy dementowałem, w tym raz tutaj. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Dlaczego zespół chóru, który poprosił o dokument odpowiednie organa... A myśmy już o tym rozmawiali. Nie, panie dyrektorze, ja bardzo... dostałam odpowiedzi na to pytanie wtedy też. Dlaczego zespół chóru, który poprosił o dokument, nie otrzymał tego dokumentu? Przed premierą Anny Boleny. Tak. Ja nie wiem, mnie wtedy, jak pani pamięta, nie było. Przepkie, dyrektor techniczny. Dyrektor techniczny. Myślałam, że może panowie ustaliliście to między sobą dyrektorowie, z panem dyrektorem ale technicznym, bo nie, my dalej nie, nie, proszę państwa, ja wiem, że przyszedł na wasze zaniepokojenie dyrektor techniczny i odpowiedział, tak? Odpowiedział, że wszystko jest w porządku i papiery są. Nie, powiedział, że nie może nam przedstawić papierów, tylko że swoim słowem, ja myślałam, czy pana dyrektora, nie, nie dotyczy. No i właściwą, żeście państwo otrzymali, bo papiery, które ja sprawdzałem ex post, były w terminie rozporządzone w terminie wcześniejszym. Ja to rozumiem, natomiast nie rozumiem, dlaczego nie można było tego przyjąć. Ale pewne kwestie macie nierozwiązane, pewnie sobie rozwiążecie, ale no, nie będziecie w tej chwili tak pytać, odpowiadać, bo byśmy tutaj rzeczywiście w czasie. Wszyscy państwo... Wszyscy pa... nie dostaliśmy odpowiedzi. No tak, ale proszę państwa, że nie dostaliście odpowiedzi, to nie znaczy, że dostaniecie. Być może pan dyrektor udzielił na te pytania. Tak, ale no dobrze, no proszę pani, no nie będziecie państwo w nieskończoność zadawać tych samych pytań. A proszę łaskawie przypomnieć, na jakie pytanie, jakie umknęło. Ja nie wiem, na ile mógł, na tyle udzielił informacji. Mam nadzieję, że pan dyrektor udzieli na wszystkie pytania, nie wiem, czy w formie pisemnej. Jestem gotów. Teraz, dzisiaj? Proszę bardzo, ale jeśli jest jakieś pytanie, to bardzo proszę, być może, że umknęło mi. No. Natomiast ja mam do państwa radnych prośbę, ponieważ umówiliśmy się, że każdy będzie mógł zadać pytanie, czy wystąpić. Państwo już raz wystąpili. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś się jeszcze zgłasza do wystąpienia, to tylko po to, żeby dopytać, natomiast nie ma już możliwości ponownego występowania, bo taka była, bo była, bo była, proszę? No to pan dyrektor za chwilę odpowie. No, przecież... Czy pan dyrektor jest gotów? Proszę bardzo. Teraz pan dyrektor odpowiada. Pan dyrektor odpowiada teraz, przecież tak ustaliliśmy. Proszę mi zadać pytanie, bo jeśli... Panie przewodniczący, dosłownie 2 minuty, ponieważ pan dyrektor ma dużą łatwość w mijaniu się z prawdą. Jeżeli pan mówi o tym, że na scenie dużej w Poznaniu jest mniej spektakli niż na scenie małej, kameralnej tak zwanej, ja mam przed sobą budżet wersji elektronicznej województwa wielkopolskiego i 154 spektakle w 2014 roku to była scena duża. To była scena duża, frekwencja 82%. Scena kameralna 18%. Frekwencja 98%. To jest pierwsza rzecz, więc naprawdę no,
mijanie się z prawdą jest tutaj no, ogromne. Druga sprawa, którą pan poruszył, kwestia przychodów, no to jest dokument, który ja od pana dostałem w dniu 13 stycznia. Dostaliśmy go wszyscy, to jest jakby ta druga kwestia. I trzecia kwestia dotacji. Ja oczywiście bardzo wyraźnie podkreśliłem, że chodzi o dotację instytucji prowadzącej, w tym wypadku województwa łódzkiego, które przekazuje dotację w wysokości 27 milionów, w tamtym wypadku dotacji województwa wielkopolskiego, które przekazuje dotację w wysokości 19 milionów 700. A to, że Teatr Wielki w Poznaniu ma jeszcze dotację Ministerstwa Kultury, no z całym szacunkiem, panie dyrektorze, ale jednak no, no, pan też może mieć, tak? Panie dyrektorze, chwileczkę. Niech pan zanotuje te pytania, bo jeszcze dwie osoby będą prosiły chyba o ponowną odpowiedź. Bardzo proszę, pan Piotr Adamczyk, a później pani przewodnicząca Kopcińska. Pan Piotr Adamczyk. Dwa, jestem. Panie dyrektorze, pytałem odnośnie, skąd wynika ta różnica w Teatrze Wielkim w Łodzi, już nie porównując innych, a odnośnie roku 2009. Mówiłem o ilości przedstawień w tamtym czasie i obecnie, w lutym, październiku i kwietniu. 2009, 2014. Pytałem, skąd ta różnica? Dlaczego tam w tamtym czasie można było, no już nie będę przytaczał jeszcze raz tych wartości, ale było znacząco więcej, a teraz jest znacząco mniej. Poza tym mówiąc o kosztach stałych, miałem na myśli stroje, jakieś rekwizyty, czy też używane do danego dekoracje, no to nie są koszty, które pan ponosi z każdym przedstawieniem następne, tylko te rekwizyty, te przedstawienia, te stroje, te dekoracje można wykorzystywać i przez to większa ilość granych przedstawień tak naprawdę zmniejsza ich koszt. O tym mówiłem, a pan poruszał się w ogóle w innych kosztach, o kosztach stałych. I prosiłem, żeby się do tego odnieść, a nie do innych rzeczy. Jeszcze tutaj było też pytanie odnośnie tego dokumentu. Czy pan ma dzisiaj ten dokument odnośnie pozwolenia na użytkowanie tej sceny, bo no, dobrze by było, żebyśmy go również dostali. Panu przedstawiłem te zarzuty, te 16 odnośnie no, podejrzeń złamania prawa. Jeżeli pan ma taki dokument przy sobie dzisiaj odnośnie pozwolenia na nagranie, to bardzo bym prosił. Dziękuję. I jeszcze bardzo proszę pani przewodnicząca Kopcińska, jeżeli są jeszcze pytania, na które nie było odpowiedzi, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, ja pytałam pana, czy zdarzyło się panu oddawać jakiekolwiek pieniądze do Urzędu Marszałkowskiego? Dobrze, dziękuję bardzo pani przewodniczący. I pan. Chciałam jeszcze zapytać, przepraszam panie przewodniczący, ponieważ jak widzę bardzo świeżutkie pisma do dyrektora, do pani Ewy Wasik, pełniącej obowiązki dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, bo datowane 21 stycznia 2014 roku. Pan dyrektor był łaskaw napisać, podpisała się główna księgowa, że Teatr Wielki przesyła budżet zadaniowy na 2014 rok, dostosowany do zmniejszonej kwoty dotacji. Kwota dotacji, która była zgodna z przedkładanym wcześniej programem zarządzania, opracowany przy uwzględnieniu realizacji przez organizatora umowy kontraktu menadżerskiego stanowiącego załącznik do uchwały 765/11 Zarządu Województwa Łódzkiego zgodnie z podpisanym kontraktem oraz zaakceptowanym programem zarządzania. Teatr Wielki miał otrzymać w 2014 roku dotację na działalność bieżącą w wysokości 34 milionów 500. Czy mógłby pan powiedzieć, jak zgodnie z kontraktem menadżerskim i uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego odbywało się to w poprzednich latach do chwili obecnej? Dziękuję. Kto jeszcze z państwa chce zadać pytanie? Pan Robert Baryła i pan Mariusz Rusiecki i na tym kończymy zadawanie pytań i wystąpienia. Proszę bardzo, pan Robert Baryła. Nie, wszystko jest w porządku, tylko pan nie może włączać mikrofonu i wyłączać. Jak pan włączy, to niech pan już zostawi. No. Korzysta z pracy pianistów, korepetytorów, nie mieszkających w Łodzi. Jakie są tego
koszty wynagrodzenia i zakwaterowania, co zdecydowało o wystawieniu ostatniej premiery Holendra Tułacza, które już w spektaklu premierowym nie zebrało odpowiedniej ilości publiczności. Wspomniał pan też fakt ilości złotych masek. Za pana dyrekcji są to 2-3 w sezonie, a na przykład w 2008 roku było 6. Czy rzeczywiście przyczynił się pan do podniesienia poziomu w Teatrze Wielkim? Dziękuję. Dziękuję. Pan Mariusz Rusiecki. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, ja chciałbym zapytać się o przyszłość. Dlaczego teatr nie gra repertuaru dla dzieci i młodzieży? W repertuarze są tylko 2 pozycje baletowe, Kopciuszek i Dziadek do orzechów. Tak jak zostało to wspomniane przez panią sekretarz związków, Królewna Śnieżka nie jest grana. I dlatego chciałbym się zapytać, jaka jest oferta Teatru Wielkiego na rozpoczynające się z początkiem lutego ferie w województwie łódzkim? Jaka jest oferta dla dzieci i młodzieży na ferie, które rozpoczynają się za kilka dni? Jaka jest oferta? To jest moje pierwsze pytanie. Natomiast drugie pytanie do pana dyrektora jest następujące. Kto panu doradza w ogóle w decyzjach artystycznych, w tworzeniu repertuaru? Kto panu w ogóle doradza w tworzeniu wizji teatru, skoro Teatr Wielki nie posiada dyrektora artystycznego? Dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo. Ostatnie wystąpienie, pan dyrektor Maciej Nowicki. Szanowni państwo, faktycznie jeśli chodzi o moje niepowodzenia, to sprawa dyrektora artystycznego, a dokładnie zastępcy dyrektora do spraw artystycznych, nie można zaliczyć tego do sukcesów. Było 2 panów w trakcie mojej kadencji, obaj zrezygnowali. Nie byli, szczerze mówiąc, owacyjnie witani przez zespoły Teatru Wielkiego, a zwłaszcza grupę związkowców. W związku z tym posiadanie zastępcy dyrektora do spraw artystycznych było moją stałą troską. Doradzali mi kierownicy artystyczni Teatru Wielkiego w Łodzi, czyli kierownik muzyczny, dyrygent Eraldo Salmieri, szef chóru Waldemar Sutryk. Ja wiem, że są przez państwa niemile widziani. Z mojego punktu widzenia ludzie, którzy wymagają, są generalnie niemile widziani. Natomiast składałem propozycję zostania zastępcą dyrektora do spraw artystycznych 2 osobom, i muszę powiedzieć, że aplauzu tu nie było. Z jakiego powodu, mogę się tylko domyślać. Każdy dyrektor artystyczny chciałby mieć szansę na realizację własnej wizji, to znaczy własnej wizji repertuarowej, i nie mieć przeszkód ze strony związków zawodowych. Być może, że to są te powody, może inne, tak ja to rozumiem. Jeśli chodzi o ofertę dla dzieci i młodzieży, faktycznie ona jest skromna w Teatrze Wielkim w Łodzi. Bazujemy generalnie na tym, co zastałem w teatrze. Muszę natomiast państwu powiedzieć, że noszę się z zamiarem zrealizowania spektaklu dla dzieci. Jednakże ważąc na szali, czy powinienem mieć spektakl kolejny dla stałych widzów, dorosłych widzów Teatru Wielkiego, czy dla dzieci, z powodów finansowych wybieram teatr dla dorosłych, czyli ofertę dla dorosłych. Natomiast nie lekceważę tej dla dzieci, natomiast przyznaję, że na tego typu przedsięwzięcia na tym etapie Teatru Wielkiego nie stać. Oferta dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii jest podjęta. Są 2 spektakle, które zostały zaoferowane po najniższych, w tym jeden dla absolutnych dzieci, czyli dla bardzo małych dzieci. Jest ta oferta rozpropagowana razem z kolejami aglomeracyjnymi, dlatego że tę samą dla regionu zniżkę oferuje Teatr Wielki w Łodzi i koleje aglomeracyjne, tak to rozumiem, żeby dzieci z regionu mogły dojechać.
Było pytanie o złote maski. Otóż nikt nie twierdził, że złote maski omijały szerokim łukiem Teatr Wielki w Łodzi. Ja tylko chciałem powiedzieć, że przed przyjściem moim do Teatru Wielkiego ostatnie 3 lata były dość ubogie w te maski, by nie powiedzieć, że tych masek nie było wcale. Natomiast w poprzednich latach, to prawda, teatr obsypywany był maskami, niejednokrotnie w dużej ilości, ale przyznam też, że bywały dla Teatru Wielkiego maski czarne. Jeśli chodzi o pytanie, czy mam przy sobie... przepraszam, co ja miałem mieć przy sobie? Odbiór techniczny, no nie noszę tego dokumentu, akurat przy sobie mam parę innych dokumentów, ale ja oczywiście z przyjemnością go dostarczę, bo to jest wbrew pańskiemu mniemaniu nie pojedynczy dokument. To było wielkie przedsięwzięcie za 50 milionów złotych, w związku z tym dokument liczy wiele, wiele stron. Ale z przyjemnością dostarczę, już sobie notuję, żeby o tym nie zapomnieć. Zwrot pieniędzy było pytanie. Oczywiście, że Teatr Wielki zwraca pieniądze do Urzędu Marszałkowskiego i to, jeśli dobrze rozumiem intencje pani przewodniczącej, to chodzi o taki zwrot jak na przykład przy przetargach, przetargi niejednokrotnie zamykają się kwotą niższą, tak, niż przeznaczony i przyznany Teatrowi Wielkiemu przez Urząd Marszałkowski i tę nadwyżkę wtedy zwracamy i oczywiście oddajemy organizatorowi, Urzędowi Marszałkowskiemu VAT. Tak? Było jeszcze pytanie dotyczące sceny kameralnej. Ja przedstawiłem to w dokumentach, które przedłożyłem pani wiceprzewodniczącej. Faktycznie Teatr Wielki posiadając, przypomnę tylko, że trochę byłem poza tym projektem, mówię o scenie kameralnej. Posiadając scenę kameralną, zrealizowałem tę scenę kameralną. Koszt tej sceny kameralnej, zrobienia, to jest rząd 500 000 zł. 500 000 zł, ale ona absolutnie na tym etapie nie nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, które miała. Na tym etapie, na którym jesteśmy, przeznaczeniem sceny kameralnej w Teatrze Wielkim w Łodzi to mogą być wystawy, spotkania edukacyjne, występy chóru dziecięcego i takie się też odbywają. Zaplanowałem na lato tego roku kosztem 500 000 zł dostosowanie sceny kameralnej Teatru Wielkiego do występów, recitali, ale na pewno nie będzie tam miejsca na małe formy operowe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na tym kończymy dyskusję, nad tym punktem Teatru Wielkiego. Ogłaszam 5 minut, proszę? Ale już wszyscy mogli zabrać głos dowoli, po 3 razy, po 4 razy. Panie Przewodniczący, 5 minut jest przerwy po to, żeby zresetować system informatyczny, dlatego że przerwaliśmy obrady. Niech pan nie żartuje, 4 razy pan zabierał głos. Na raz pierwszy.
Proszę Państwa, wznawiam obrady. Jest kworum, wznawiam obrady. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie projekt budżetu, w punkcie przerwanym w dyskusji. Informuję Państwa tak, że zgodnie z naszym regulaminem wystąpienia klubowe nie mogą przekroczyć 7 minut. Drugi raz, jeżeli występuje w imieniu klubu radny, nie może przekroczyć 3 minut przy drugim wystąpieniu. I ponieważ nie ma zapisu w regulaminie co do czasu radnych, to uznajemy, że te wystąpienia klubowe będą jakby miały ten czas dla radnych. Więc 7 minut przy pierwszym wystąpieniu. Informuję, że już pan Bors, pani Koperska, pan Spychalski, pan Adamczyk, pan Grabowski zabierali głos. W związku z tym następne wystąpienie będzie do 3 minut. Proszę pana przewodniczącego Włodzimierza Kulę o przestrzeganie, znaczy o rejestrowanie czasu. I tak jest. Super. I proszę Państwa, ktoś z Państwa jeszcze nie zabierał głosu, a chce zabrać, to jest taka możliwość, bo tamta kolejka była zresetowana. Pan Bors? Po raz drugi pan Bors zabiera głos w tym punkcie. Zgodnie z regulaminem maksymalnie 3 minuty. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pani skarbnik. Chciałem się dowiedzieć, jaki był wpływ ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 i jaki jest zakładany na rok 2015, bo to jest bardzo ważne, bo to jest ten wskaźnik liczony podwójnie i chciałbym usłyszeć, jakie jest stanowisko Zarządu Województwa w sprawie propozycji, z którą wyszedł PiS, to znaczy 1 000 000 zł na stadion żużlowy, bo dzisiaj Łódź ten zasygnalizowała jakiś czas temu, że ten stadion ma zamiar budować. W związku z tym uważam, że taki sygnał ze strony władz województwa, że wspiera tą budowę nie tylko mentalnie, ale również finansowo, również byłby potrzebny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, po raz drugi zabierze głos pan Błażej Spychalski. Dziękuję panie przewodniczący, panie i panowie radni. Ponieważ to są tylko 3 minutki, pytań mam oczywiście wiele, ale w takim razie do jednego działu mam pytanie i to jest dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. To jest 71 milionów, ponad 71 milionów złotych, które jest opisane dosłownie na 3 stronach. I tak jak widzieliśmy przed chwilą z Teatrem Wielkim w Łodzi, tak naprawdę w tym budżecie, w tym projekcie budżetu nie mamy wyjaśnionej sytuacji, opisanej sytuacji tej jednostki. Ja z mojego doświadczenia zawsze przy jednostkach kultury miałem przedstawioną tabelkę właśnie z takimi podstawowymi danymi. Ogólne przychody jednostki, dotacja, ilość widzów, ilość spektakli, które mają się odbyć, ilość premier, ilość widzów w poprzednim roku i w tym, na który budżet jest projektowany. I gdybym mógł o takie dane prosić, oczywiście domniemywam, że pewnie dzisiaj wszystkich Państwo nie są w stanie przedstawić, niemniej jednak chciałbym się dowiedzieć, jaka jest sytuacja poszczególnych jednostek kultury od tej strony, czyli tak jak mówię, przychody, dotacja, ilość widzów, ilość premier, ilość spektakli i frekwencja na tych spektaklach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ponieważ lista chętnych do została. Musicie Państwo ustalić kto. Nie podejrzewam, że macie wspólną linię, ale dobrze, umówmy się tak, że pani przewodnicząca Kopcińska zabiera głos. Po raz drugi pan zabiera pan Piotr Adamczyk. I na. No dobrze, no ale lista już jest. Ja pytałem, kto z Państwa chce zabrać głos, żeby się zgłosił. No więc lista się wyczerpała, no 2 osoby się zgłosiły. Chce pan się zgłosić 2 razy? No to niech pan powie raz, 2 wystąpienia w jednym można być. No i tyle.
No umówmy się, że zamykamy listę i odpowiada pani skarbnik, potem przechodzimy do głosowania nad poprawkami, które zostały zgłoszone i nad projektem uchwały. Kto? No. No tak, ale ustalmy, proszę państwa, bo ja powiedziałem, że zamykamy listę, w tej chwili jest kolejne zgłoszenie. Pani Nie, to ustalmy. Dobrze, czy ktoś jeszcze, czy ostatnie wystąpienie jest pana Włodzimierza Kuli, czy jeszcze ktoś? Bo potem zamykamy listę i no nie będziemy tak dopisywać się, kto ma ochotę, 4 osoby, w takiej kolejności. No nie, no to proszę bardzo, to ja powiedziałem, że zamykamy listę na panu Włodzimierzu Kuli, no. No pani radna, no ja się pytam, tak 4 razy pytam się, kto z państwa chce zabrać głos? Kto jeszcze? No więc ja. Dobrze, no, pani Halina Rosiak i więcej zgłoszeń nie ma. W tej kolejności pani Kopcińska, pan Ambrozik, pan Adamczyk, pan Włodzimierz Kula i pani Halina Rosiak. Jeżeli pojawi się jakieś nazwisko, to rozumiem, że państwo to robicie w formie żartu, no bo w tej chwili zamykamy, nie, w tej chwili zamykamy listę, nie. Umówiliśmy się, że kto się chce zgłosić, to się zgłasza. I zamykamy listę. Proszę bardzo. 5 osób. Pani przewodnicząca, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałam dopytać o strategię polityki zdrowotnej województwa łódzkiego, ponieważ rozumiem, że obecna jest nieaktualna, skoro teraz zapisujemy pieniądze na jej opracowanie na lata 2014-2020. I dlatego pewnie, że tej strategii nie ma aktualnej, są takie, a nie inne propozycje dla województwa, które mieszkańców ma niecałe 2 500 000. Jednakowoż jest to ogromna grupa mieszkańców, a oferta zdrowotna skierowana dla nich mizerna. Wprowadzony został w ostatnim czasie absolutnie niedopracowany i śmiem twierdzić, że niebawem wszyscy się o tym przekonamy, jak niedoskonały jest pakiet onkologiczny. W projekcie budżetu na rok 2015 mamy zapisaną kwotę 73 tysięcy z przeznaczeniem na szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przez specjalistów z Regionalnego Ośrodka Onkologicznego. Ja tylko jedno zdanie powiem. Jak tutaj słyszę, że szkoleniami ma zostać objętych ponad 100 lekarzy, to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, bo proszę państwa, ten niedoskonały, wprowadzony w życie twór polega między innymi na tym, że codziennie w oddziały onkologiczne, gdzie czekają ludzie walczący o życie, wchodzi koordynator z zielonymi kartami w liczbie, dajmy na to 10, i te 10 zielonych kart wypycha chorych z chorobami nowotworowymi, a więc nie czekającymi na operacje z zakresu medycyny estetycznej, tylko ludzi walczących o życie. Te karty wniesione w oddział wypychają ludzi walczących o życie z kolejki. Moje pytanie na Komisji Zdrowia już padło co do szkoleń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i powiem, że to, co jest zapisane w projekcie, to albo ta cała strategia jest do niczego, no, że ten pakiet onkologiczny jest wadliwy, to już powiedziałam. Krótko mówiąc, jestem naprawdę przerażona tym, że tylko 73 tysiące przeznacza się na szkolenie lekarzy POZ-u. Jakie państwo macie w tym zakresie propozycje? Chciałam również dopytać o zwiększenie kwoty o 3 miliony na Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny. Zwiększenie o 3 miliony, czyli teraz mamy 7 milionów złotych w projekcie budżetu, natomiast przy rekordowo dużej korekcie, jaka dokonana została w budżecie na rok 2014 w grudniu, pan marszałek odpowiedział, że część pieniędzy Urząd Marszałkowski nie przekazał, ponieważ prezes zarządzający Biotechnonanoparkiem nie wywiązał się, nie wiem, nie dostałam chyba odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie, którego prezesa te nieprawidłowości i zła ocena dotyczyły.
i skąd nagle w związku z tym po dwóch, trzech tygodniach zwiększenie kwoty i przyznanie, propozycja przyznania 7 milionów złotych. Również chciałam dopytać o objęcie udziału w spółce pod nazwą Port Lotniczy imienia Władysława Reymonta, bo jak wiemy, działań na rzecz funkcjonowania prawidłowego naszego łódzkiego lotniska nie ma. Samoloty nie latają. Nie po to wydanych zostało tyle milionów na terminal 150, żeby urządzać na nim festyny i jeździć na rolkach. Chciałam zapytać, czy w związku z tym, że przeznaczamy kolejne pieniądze, jest pomysł na to, żeby łódzkie lotnisko było w pełni wykorzystane, bo kryzys swego czasu na lotniskach na Okęciu pokazał, że Łódź może obsługiwać dużą liczbę lotów, powinna to robić, nie obsługuje cały czas, przeznaczamy w sumie gigantyczne pieniądze na lotnisko, które lotniskiem jest już praktycznie z nazwy. Jeszcze muszę znaleźć kolejne pytanie. Ale pani przewodnicząca ma ten przywilej, że może jeszcze raz zadać. O, to ja wobec tego, żeby nie blokować, proszę, a ja w razie ale, czego ale dopytam. Ale potem krótki. Krótkie, krótkie, tylko muszę znaleźć. Bardzo proszę. Pan Rafał Ambrozi, proszę. Szanowny panie przewodniczący, mam pytanie odnośnie dwóch dróg wojewódzkich. Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy istnieją projekty na budowę obwodnicy Kurzeszyna, to jest na drodze wojewódzkiej 707 i miejscowości Biała Rawska na drodze wojewódzkiej 725. Jeśli istnieją takie projekty, to dlaczego środki nie zostały zabezpieczone w WPF-ie? Dziękuję. Dziękuję. Pan Piotr Adamczyk. Dwa, raz jestem. Dziękuję bardzo. Strona 162. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na ten dochody z tego tytułu w 2014 roku były 3,5 miliona. Obecnie jest tylko 3 miliony. Co się stało, że spadły z tego tytułu dochody? Strona 163. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich. Kiedy zakupione te pojazdy? Kolejna sprawa, też strona 163. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. Jest teraz więcej o 260 tysięcy z tego tytułu. Skąd ten nagły wzrost zainteresowania czy zwiększenia ilości hurtowych sprzedaży alkoholu? Czy zarząd przewiduje, że będzie więcej chętnych? Czy też skąd ten wzrost dochodów z tego tytułu? Czy więcej hurtowni będzie się otwierało? Czy też jakiegoś źródła dodatkowego będziemy mieli? No 260 tysięcy więcej mamy z tego tytułu. Tak zwanego kapslowego na poziomie hurtowym. Strona 191. Środki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone na funkcjonowanie na terenie województwa łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Tutaj z kolei się zmniejsza kwotę tych środków o 234 tysiące. Dlaczego ta kwota spadła? Kolejne pytanie. Tak, to jest też dość ciekawe. Strona 213. Otóż tu jest marka Łódzkie promuje, budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015. Jest to zadanie współfinansowanie, kwota 326 341 zł. I w opisie tego
jest taka rzecz. Świadczenie usługi cateringowej podczas 18 konsultacji objazdowych, które będą się odbywały w 18 powiatach województwa łódzkiego i uwaga, w czerwcu 2014, od czerwca 2014 roku do marca 2015. Czy to ten wydatek jest prawidłowo zamieszczony, bo mi się wydaje, że my procedujemy budżet, który rozpoczyna swoją działalność od stycznia 2015 roku. Kolejne pytanie. Ta sama strona 213, rozwój i promocja przedsiębiorczości województwa łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w kompleksowej strategii współpracy zagranicznej i współfinansowanie. To jest na ten cel 71 274 tysiące. W 2014 było praktycznie dwa razy więcej. I celem tego projektu jest promocja przedsiębiorców w regionie z rejonu, zwiększanie rozpoznawalności marki łódzkie oraz konkurencyjności i innowacyjności regionu na poziomie konkurencyjności międzynarodowej. Dlaczego zmniejszamy na ten cel środki, skoro tutaj z tego tytułu być może kiedyś będą przychody, dochody, jeżeli chodzi o podatki. Tam, gdzie nie widzimy możliwości, czyli na wyjazdy zagraniczne, zwiększane są środki, bo zarząd wyjeżdża, natomiast tu, gdzie przedsiębiorcy, to są te środki zmniejszane. Kolejna sprawa. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W 2014 roku rezerwa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa był 1,5 miliona złotych. Wydaje mi się, że ta sprawa również była na komisji podnoszona. Obecnie jest 1 000 000 złotych. Dlaczego jest zmniejszenie tutaj tych środków? Czy zarząd nie widzi konieczności zwiększenia tych środków, czy te środki nie będą zwiększone, bo komisja również o to wnioskowała. I jeszcze kolejna sprawa, strona 243, ostatnie, jeżeli chodzi o budżet, jeżeli chodzi o tą stronę, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej województwa łódzkiego. Jest tutaj zmniejszenie kwoty ubezpieczeniowej, znaczy składki, którą najprawdopodobniej płacimy. Co się z tym wiąże, że zmniejszona jest składka? Czy mamy jakieś gorsze warunki? Czy to jest tak, że mamy po prostu za tą samą, za niższą kwotę lepsze albo takie same przynajmniej warunki? To są pytania, które jeżeli chodzi o księgę, ale chciałbym się jeszcze odnieść do wystąpień, które były przewodniczących klubu. No, pana przewodniczącego, przepraszam bardzo. Otóż, szanowni państwo, no, ze zdziwieniem stwierdziłem, że kiedy ja de facto bardzo merytorycznie się trzymałem budżetu, nic tutaj nie można mi zarzucić pod tym względem, panowie, którzy występowaliście w imieniu klubów, zdecydowanie odbiegaliście od merytoryki, jaką się zajmowaliśmy. Zdecydowanie woleliście pójść w kierunku ad personam ataku na moją osobę bądź innych radnych. A już kuriozalnym było, kiedy przewodniczący klubu Platformy twierdził, że jakby zapoznałem się z nowymi metodami, że to jest coś nowatorskiego, a nie odnosił się do merytorycznego wystąpienia, w którym przedstawiałem, jakie są wpływy, jakie są wydatki, jakie są moim zdaniem zagrożenia. Właściwie nie usłyszałem u pana jednego i drugiego w wypowiedziach żadnej merytorycznej odpowiedzi na pytania, które stawiałem. Czy też nie interesowała was kwestia, którą poruszałem w swojej prezentacji. Bardziej was interesowała forma, a nie treść tej prezentacji. No szkoda, bo to wydawało mi się, że jesteśmy w poważnym organie, że sesja budżetowa jest najważniejsza w roku, że jest ona procedujemy nad najważniejszym dokumentem i wydawałoby mi się, że takim dokumentem należy się pochylić merytorycznie. Państwo, panowie, jako że pewnie dokładnie nie zapoznawaliście, jak mogę z tych wypowiedzi wnosić, z tym dokumentem, no woleliście płynąć w kierunku ataków personalnych niż takich wynurzeń, jeżeli chodzi o
merytoryczne stwierdzenia co do wartości budżetu, dochodów, wydatków. No na tym się proszę bardzo skupiać. To jest clue naszego dzisiejszego tutaj spotkania i obrad. Mam nadzieję, że nad tym będziemy w dalszej części procedować, a nie nad atakami ad personam, bo to po prostu nie przystoi. Ja też tak potrafię, ale myślę, że to nie jest ten moment, kiedy należy takie rzeczy robić. Panie przewodniczący, nie będziemy polemizować. Pan tak zrozumiał, jak pan powiedział. O. Natomiast jak widzi pan, że nie ograniczamy czasu, tutaj kolega wiceprzewodniczący zatrzymał zegarek, bo uznaliśmy, że po 17 już mamy tyle czasu, że będziemy... Tak. Panie przewodniczący, nie, ale a przepraszam, ale lista już zamknięta jest. Pani przewodnicząca zabiera głos i kończy dyskusję w tym punkcie pan Włodzimierz Kula. Nie, nie, a przepraszam, pani Rosiak, tak jest, tak jest, tak jest. Tak jest. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję pani, ale mnie nie słychać. Dziękuję. A właśnie, bo, właśnie ustalmy, kto mówi. No, ustalcie państwo. Tak? Pani Halina Rosia, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo radni. Mam kilka pytań, ale krótkich. Na stronie 215 Kancelaria Sejmiku, obsługa Sejmiku Województwa Łódzkiego. Mamy tutaj szacowane środki na 978 tysięcy i planowane zadania, jakie są? Wypłaty diet dla radnych Sejmiku 834 tysiące. W ubiegłym roku było 792 tysiące. I mam tutaj pytanie, w ubiegłym roku było nas więcej, teraz nas jest mniej, więc skąd ta zwiększona kwota? Zresztą w pozostałych pozycjach delegacje krajowe i zagraniczne też jest trochę więcej i pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Sejmiku także. Następne moje pytanie dotyczy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej na stronie 284. Ja nie będę tutaj odnosiła się do poszczególnych programów, które są tutaj prezentowane, ale najbardziej to widać w programie Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym roku mamy zaplanowane 800 tysięcy. W ubiegłym roku było 600 tysięcy. I proszę państwa, z tej kwoty wydatki przeznaczone zostaną na dotacje celowe, na finansowanie merytorycznej części dotyczącej realizacji tego programu na kwotę 300 tysięcy. Z 800 tysięcy na kwotę 300 tysięcy merytorycznie będziemy ten program realizować i będzie to zadanie zlecone dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Natomiast pozostała kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe. Tutaj jest podwyższona kwota do 70 tysięcy, w ubiegłym roku było to 50 tysięcy. I na pozostałe wydatki bieżące 430 tysięcy, w ubiegłym roku było to 300 tysięcy. I proszę państwa, co to są te pozostałe wydatki bieżące? Tu w każdym z tych programów, Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii, Przeciwdziałanie HIV i AIDS, to samo się powtarza, to jest przede wszystkim wynajmowanie sal, organizowanie kampanii, konferencji, zakup broszur, ulotek, upominków, gadżetów, prezentów. Więc tutaj mam wątpliwości co do tego, że zwiększona została kwota dla tego programu z 800 tysięcy, z 600 tysięcy na 800 tysięcy, przy czym jedynie 300 tysięcy przeznaczonych jest na merytoryczną część dotyczącą tej działalności. I proszę państwa, na stronie 286 realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ja już o tym mówiłam też na komisji i wypowiadałam się na temat interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Moim zdaniem obowiązek prowadzenia takiego ośrodka wynika z ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dlatego też jednym z naszych wniosków
do zmian budżetu jest wprowadzenie tutaj pozycji, która wynosić będzie 1 300 000 zł. To jest dokładnie tyle, ile w 2012 roku zostało zaplanowane w budżecie właśnie na ten cel. Wtedy wydawało się, że no tutaj zarząd województwa podchodzi do tej sprawy bardzo poważnie. Rzeczywiście no, z taką wolą realizacji i to szybkiej realizacji tego zadania, bo do końca 2011 roku taki oddział preadapcyjny znajdował się w szpitalu Rydygiera. No ale niestety z końcem roku musiał zamknąć swoją działalność i mimo, że każdego roku co najmniej 50 kobiet porzucało tam swoje dzieci, a w minionych jeszcze latach było to więcej, taki interwencyjny ośrodek preadopcyjny nie powstał. I proszę Państwa, coś znamiennego. W roku, no nie powstał w roku 2012, w 2013 w budżecie zapisane zostało 300 000 na ten cel. W 2014 już w ogóle nic, w 2015 też niczego nie mamy. Ale tutaj pewna ciekawostka. Na stronach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej mamy stanowisko do spraw adopcji systemu pieczy zastępczej i jak wejdziecie Państwo na tą stronę i zobaczycie zakres działania stanowiska do spraw adopcji systemu pieczy zastępczej, to w pierwszym punkcie to stanowisko ma takie zadanie: współpraca i monitorowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Dalej ma sporządzanie planów działania na kolejny rok interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Coroczne sporządzanie sprawozdania z działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Proszę Państwa, wydaje mi się, że to jest właśnie najwyższy czas, aby ten wniosek w końcu mógł zostać zrealizowany. Ustawa obowiązuje już kilka lat. Natomiast ja chcę jeszcze tutaj Państwu przytoczyć. Artykuł 183 tej ustawy mówi, że do zadań własnych samorządu właśnie należy prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Natomiast artykuł 93 w ustępie 3 mówi, że samorząd województwa może prowadzić lub zlecić prowadzenie, ale tutaj była dyskusja na komisji, że to jest fakultatywne, ale to jest alternatywa tylko taka. Może prowadzić lub zlecić prowadzenie. Nie ma alternatywy, może prowadzić lub nie prowadzić, tak jak się jemu to wydaje. No i to byłoby wszystko. Dziękuję. Bardzo. Pani Przewodnicząca Joanna Kopcińska. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałam dopytać, jeszcze poprosić o podanie wszystkich kwot, które w 2015 roku planowane są na dofinansowanie portu lotniczego Władysława Reymonta, bo jeżeli w całym projekcie dokładnie poszukamy, to okazuje się, że tych pieniędzy idzie naprawdę bardzo dużo. Na pokrycie straty, tylko przypomnę, za 2012 rok w spółce port lotniczy przekazujemy również ponad 1 000 000 zł. Chciałam też poprosić o krótkie zarysowanie koncepcji Europejskiego Forum Gospodarczego. W 2014 roku na ten cel pieniądze zapisane były w dwóch zadaniach z dofinansowaniem unijnym w kwocie 123 000 i 221, prawie 222 000 zł, w tym roku 250. Poproszę również o informację dotyczącą programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w latach 2007-2013 z kwotami, z uzasadnieniem tych wzrastających kwot w poszczególnych pozycjach.
Chciałam również dopytać, jeżeli to pytanie padło, to proszę powiedzieć, być może, przepraszam, już mogę nie pamiętać, o środki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Na wynagrodzenia zwiększona jest kwota w projekcie budżetu o 1 000 000 zł. Mniej etatów jest o 1557. Chciałam zapytać na wynagrodzenia, dla jakich grup pracowników te pieniądze są proponowane. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I pan przewodniczący Włodzimierz Kula, po raz pierwszy dzisiaj. Włączam panu zegar. Mikrofon. Tak. Postaram się krótko, niekoniecznie prowokacyjnie, gdyż mam 3 minuty do wykorzystania i postaram się je zapełnić w miarę precyzyjnie. Zadając sobie filozoficzne pytanie, czy jestem zadowolony z budżetu? Odpowiadam, że nie jestem zadowolony z budżetu, bo dziwne by było, gdybyśmy byli zadowoleni z budżetu, który po prostu jest ograniczony mocno ze względu na pewne obciążenie finansowe, kredytowe. Wiemy, że zaczęło się to, co było widać z prezentacji również pana Adamczyka, radnego, że w 2009 roku. W 2010 na pewno było tam ponad 112 milionów złotych zaciągniętego kredytu i ten kredyt na dobrą sprawę musimy spłacać. Chciałem też podziękować radnemu Piotrowi Adamczykowi za nowatorskie, innowacyjne przedstawienie uwag do budżetu, bo było to ciekawe, budujące i zarazem w pewien sposób pokazujące te mankamenty, które w tym budżecie niewątpliwie są. Jednocześnie bardzo żałuję, że to zostało dokonane dzisiaj, a nie na komisjach, które rzeczywiście odbyły się w tempie ekspresowym, ale nie ze względu na zarząd, nie ze względu na dyrektorów departamentu, tylko ze względu na to, że wówczas te precyzyjne pytania, które dzisiaj są zadawane, powinny być zadane na komisjach, gdyż no, nie podejrzewam, żeby pani skarbnik, który jest dyrektor, wszyscy dyrektorzy bardzo precyzyjnie odpowiedzieli w tej chwili na te pytania. Będzie niewątpliwie bardzo trudno. Tak to byłby ten czas wykorzystany do udzielenia właściwych czy konkretnych odpowiedzi. Dlatego z bólem mogę stwierdzić, że choć niektóre były przekonujące, będę głosował przeciw czy za odrzuceniem wszystkich poprawek z prostego względu. Ja nie mam teraz czasu na analizę, zastanowienie się, czy ściągnięcie środków z pewnego działu, rozdziału jest czymś właściwym, a przekazanie na inne pozycje, gdyż tego czasu jest w tej chwili za mało. Tym bardziej, że to jest w pewnych emocjach w tej chwili działamy i rzeczywiście czasami działamy akcja-reakcja. Niestety taka jest też polityka, że czasami po prostu działamy może w pewien sposób zorganizowane, ale po analizie. Ja dziękuję pani skarbnik i dyrektorom, którzy znaleźli czas, żeby odpowiedzieć na nasze wątpliwości Klubu Radnego Platformy Obywatelskiej, gdyż były te wątpliwości, były zadawane pytania. Niekoniecznie byliśmy zadowoleni z odpowiedzi, tylko zdaliśmy sobie sprawę, co powiedziałem na początku, z ograniczeń możliwości finansowych tego budżetu i z racjonalności jego poukładania. Sesja de facto jest czymś, co należy sfinalizować to, co byłoby na komisjach i byłoby nam łatwiej odbyć tą dyskusję niewątpliwie krótszą, bardziej merytoryczną i podjąć sensowniejsze decyzje. I to jeszcze nawiązując do tego, co powiedziała radna Kopcińska, rzeczywiście port lotniczy zwraca swoją uwagę sytuacją w tej chwili, gdyż chociażby stan zadłużenia, kilkadziesiąt milionów złotych, zmniejszenie ruchu pasażerskiego o 30% w stosunku 2014-2013 jest czymś niepokojącym i faktycznie stajemy się, czy to lotnisko staje się lotniskiem bardzo peryferyjnym, który nie obsługuje nawet tego strumienia pasażerów, które mógłby być z regionu łódzkiego. Niestety korzystamy z lotnisk zlokalizowanych w Warszawie, w Krakowie czy w Katowicach, teraz we Wrocławiu ze względu na świetne połączenie i atrakcyjność ofert lotniczych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no... Nie było do Ciebie nic. Dobrze. Proszę bardzo. Chciałem oczywiście podziękować za to docenienie, jeżeli chodzi o prezentację, tą nowatorską formę. Mam nadzieję, że to się upowszechni i będzie te sesje przez to bardziej ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o to, co tam się znalazło, czy też nie było przedstawione na komisjach, czy te zarzuty, które pan przewodniczący podnosił, no chciałbym się tylko odnieść do dwóch rzeczy. Dwie poprawki na dwóch różnych komisjach były nawet przegłosowane pozytywnie. Mówię tutaj o dotacji dla spółek wodnych i mówię tutaj o stadionie żużlowym. One były przez nawet państwa
zaakceptowane, przynajmniej przez część na tyle dużą, żeby ta poprawka wówczas została przegłosowana. No mam nadzieję, że chociaż przynajmniej jeżeli chodzi o te poprawki, znajdzie się na tyle dzisiaj większość, żeby te poprawki, które były przecież omówione w tamtym czasie, żeby były dzisiaj przegłosowane. Ale już mówiliśmy o tym, że te poprawki zostały przez zarząd przyjęte i na sesji lutowej będą one wprowadzone. Czy pani przewodnicząca jeszcze tak? Tak, proszę. Powiem 5-6 słów. Proszę państwa, jeszcze prosiłabym o uzupełnienie, o informację, czy zapłacone zostały ZUS-y pracowników Urzędu Marszałkowskiego i podległym instytucjom. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni państwo, no więc tak, pytań było dużo. Oczywiście radny ma prawo pytać, bo powinien wiedzieć o wszystkim. Tak. Natomiast no, czy uzyska wszystkie odpowiedzi, trudno mi jest powiedzieć, bo jeżeli państwo nie jesteście przygotowani, państwo dyrektorzy i zarząd, bo tych pytań było bardzo dużo, jak powiedział pan przewodniczący Kula, gdyby one były na komisjach, pewnie już przez te półtora tygodnia bylibyśmy przygotowani, ale prosiłbym bardzo w miarę możliwości na wszystkie odpowiedzi. Jeżeli nie, to jest prośba, aby te odpowiedzi były na piśmie skierowane do zadających pytania, ale mam nadzieję, że uda się dzisiaj na wszystkie odpowiedzieć. Zaczynamy od pani skarbnik. Bardzo proszę. Niech pani włączy mikrofon, będę wiedział, który uruchomić. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pierwsze pytanie, które zostało zadane przez pana radnego, dotyczące strony 155 i kwoty 1 200 000. Oczywiście są to środki, które również są, będą realizowane przez, poprzez lokowanie środków. A takie upoważnienie znajduje się w paragrafie 17 uchwały w punkcie 2, a więc Zarząd Województwa w roku budżetowym 2015 jest upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w trakcie realizacji budżetu 2015. Czyli to jest to wszystko, co wynika z rachunku Avista plus lokaty w przypadku pojawienia się wolnych środków. I odpowiedź dla pana radnego Borsa, jaki był wpływ ze sprzedaży w 2014 roku, jaki w 2015, jeśli chodzi o wpływy ze sprzedaży. Wykonanie roku 2014 około 4 900 000, natomiast plan na rok 2015 6 015 000 i ta informacja jest zawarta na stronie 179. To jeśli chodzi o stronę dochodową. Jeśli pan pozwoli, to poproszę tutaj pana realizatora tychże dochodów, pana dyrektora Stańczyka. Ponieważ jest to dosyć precyzyjna informacja, w związku z czym informuję, że kwota 6 015 000 jest planowana za nieruchomości. Piętnicza przy ulicy Wiedniowej 5, w Łodzi przy ulicy Żeromskiego 74, w Kwapianicach Gdańska 5, Piotrków Zakolicza 7. Dobrze, panie przewodniczący, może pan dyrektor mnie czytał te zadania pytania. Czy te nieruchomości są pierwszy raz wystawione na sprzedaż, czy one już były wystawione? Część z nich były wystawiane, ale to był raz, nie sprzedaż, nie, reszta pierwszy raz. Dobrze. Tak? I dalsze pytania. Pani przewodnicząca Kopcińska pytała o środki na utrzymanie urzędu, o 1 000 000 zł większe aniżeli planowane na rok 2014. Szanowni państwo, mamy młodą kadrę, która wchodzi w ten okres pięcioletni, a więc
procentowy dodatek za staż pracy plus przewidywane odprawy emerytalne w roku 2015 powoduje, że te środki, no niestety, musieliśmy zwiększyć o 1 000 000 zł. A w szczególności właśnie to przechodzenie, jeśli chodzi o staż pracy, co roku pracownicy powyżej 5 roku zatrudnienia mają podwyższane o 1% środki. No i w ślad za tym oczywiście narzuty związane z wynagrodzeniami. I to wszystko powoduje, że no niestety musieliśmy środki na wynagrodzenia plus narzuty zwiększyć w planie na 2015 rok. Około 1 000 000 zł przewidziane. Na odprawy. Ale z której? Z miliona? Z miliona to ja nie pamiętam, ale w sumie na odprawy przeznaczone jest kwota 1 000 000 zł dla pracowników, którzy ewentualnie odejdą w roku 2015 z pracy. Wszystko? Nie no, było więcej pytań. A, mikrofon się wyłączył. Odpowiedź dla pani przewodniczącej Kopczyńskiej odnośnie zapłaconych ZUS-ów. Oczywiście ZUS-y za miesiąc grudzień zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami do 5 stycznia 2015 roku. Dobrze, kto teraz kolejno na te pytania? No państwo tam te pytania notowaliście. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo. Ja będę odnosił się ad meritum, natomiast nie pamiętam ad personam, kto te pytania zadawał. Strona 161, dochody za najem dzierżawę, 3 000 000 zł. Te dochody będą uzyskiwane zgodnie z wielkościami przyjętymi za wynajem przez gminy w danym terenie jako zasada generalna. Natomiast są odstępstwa, jeżeli chodzi o atrakcyjność tych lokali i one są mniej więcej co rok o stopień inflacji korygowane. Jeżeli chodzi o wpis do egzaminatorów 150 zł, ktoś z państwa pytał, dlaczego taka kwota? Boom na egzaminatorów już minął i w tej chwili jest sytuacja taka, że ci kandydaci, którzy przystąpili do egzaminów, no, są w ograniczonej ilości. W roku 2014 spośród wszystkich przystępujących do egzaminów zdały 3 osoby, inaczej, 3 osoby wystąpiło o wpis do ewidencji marszałka. W związku z tym na ten rok planujemy podobną wielkość, przyjmując, że podobna liczba zostanie utrzymana. Kolejny temat, fundusz kolejowy, strona 179, na co zostanie przeznaczony? Kwota 6250. Zostanie przeznaczona na modernizację elektrycznego zespołu trakcyjnego i dołączy ten pociąg do tej floty 20, które zostały kupione i tej puli, która została zmodernizowana. Sprzedaż składników majątkowych, strona 179, państwo pytali, skąd kwota, tam nie wiem, 3 000 chyba złotych.
Więc ta kwota pochodzić będzie ze sprzedaży samochodu osobowego, jak również sprzedaży złomu, z poszerzenia pasa drogowego, z płotów i tego typu uzyskiwanych przychodów. Jeżeli chodzi o audyty i ekspertyzy, strona 244, zostanie ona przeznaczona na wykonywanie kontroli jakości usług przewozowych, jak również na badania potoku podróżnych przemieszczających się środkami transportu zbiorowego na zlecenie województwa łódzkiego. Zostanie przeznaczona na wykonanie kontroli rozliczenia przedmiotu umowy, jak również prawidłowo na prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu pozyskanie większej liczby pasażerów. Kolejne pytanie dotyczące ubezpieczenia. Dlaczego jest niższe niż w roku ubiegłym? Otóż jest niższe, bo taki był wyrok przetargu. Natomiast zakres rzeczowy nie uległ zmianie w stosunku do wielkości z ubiegłego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pan dyrektor Mirosław Szychowski. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie marszałku. Pytanie zadane przez pana radnego Piotra Grabowskiego, 742 Ręczno-Bąkowa Góra, przejście przez Bąkową Górę. Jest dokumentacja, którą należałoby aktualnić, kwestia pieniędzy i oczywiście decyzji środowiskowych. Gdyby dzisiaj była podjęta decyzja, że trzeba to budować, nam potrzeba około 2,5-3 lat, żeby można było ogłaszać przetarg. Tak wyglądają procedury związane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem decyzji środowiskowych i innych akt, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja jest, którą mówię, należałoby ją uaktualniać i zabezpieczyć pieniądze. Czy istnieje projekt na budowę obwodnicy Kurzeszyna? Tak. Projekt na budowę obwodnicy Kurzeszyna, tak jak, znaczy to jest koncepcja, tak? Każda koncepcja wykonana była w 3 wariantach, poddana konsultacjom społecznym. W tej chwili trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowych. Decyzje myślę, że do połowy tego roku uzyskamy. Jeśli będą zagwarantowane pieniądze, myślę, że tutaj na to przedsięwzięcie powinny być zabezpieczone pieniądze unijne, czy my na pewno będziemy składali wniosek. Jeśli będą ogłoszone nabory, ponieważ wydatki na to przedsięwzięcie będą sięgały 25-30 milionów złotych. Czy istnieje dokumentacja na obwodnicę Białej? Te pytania, czyli Kurzeszyn, Białej zadał pan radny Ambrozik. Wykonana została kilka lat temu koncepcja w 3 wariantach obwodnicy Białej Rawskiej. Osoby, które znają tereny w okolicy miasta Biała wiedzą, o czym będę mówił, czyli ta obwodnica może być poprowadzona po prawej stronie, wjeżdżając do Białej Rawskiej od Rawy. Tak jest zapisane w planie i ta obwodnica, jeśli ktokolwiek ją wybuduje, będzie musiała przebiegać przez duże obszary stawów, które tam istnieją, i tereny bagienne, jak również przez sady, które są poza Rawą, poza Białą Rawską, w kierunku do granicy województwa łódzkiego. Czyli jest koncepcja wykonana, są rozmowy z władzami Białej Rawskiej. Podejrzewam, że tam będzie problem z decyzjami środowiskowymi, gdyż potwierdzają to władze Białej Rawskiej. Tam jest dużo gatunków chronionych, nawet ryby, które są w tych stawach, są gatunkami chronionymi i tutaj problem środowiskowy będzie bardzo istotny przy realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z panów dyrektorów? Panie przewodniczący, szanowni państwo, w tematyce ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o dokument Strategia Polityki Zdrowotnej, jest to dokument jak najbardziej aktualny.
Dokument ten obowiązuje w przedziale czasowym 2014-2020. Został opracowany i zatwierdzony w roku 2014. Natomiast kwota zapisana w budżecie na rok 2015 dotyczy opracowania graficznego tegoż dokumentu. Jednym z priorytetów jest również rozwój opieki nad osobami chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na nowotwory. W związku z tym tutaj aspekt wykrywalności i odpowiedniej edukacji zdrowotnej również jest ujęty. Co się tyczy szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne i kwoty 73 tysiące złotych, która została zapisana w projekcie budżetu do zatwierdzenia przez państwa radnych. Kwota ta dotyczy oferty samorządu województwa poprzez Regionalny Ośrodek Onkologiczny, oferty w kierunku lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu podnoszenia ich kwalifikacji oraz zapoznania z doświadczeniami lekarzy onkologów pracującymi w ośrodku onkologicznym. Nie ma ta oferta, to zadanie nie ma nic wspólnego, albo może niewiele ma wspólnego ze szkoleniami lekarzy POZ-u, tymi szkoleniami, które lekarze będą musieli przejść na podstawie zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tam, jeżeli lekarz POZ-u nie wykaże się odpowiednią wykrywalnością nowotworów, będzie musiał przejść stosowne szkolenia. Natomiast to nie będzie zadaniem samorządu województwa. Będzie to zadanie finansowane ze środków centralnych. W związku z tym to jest zupełnie inna oferta. 100 osób jest to na podstawie zgłoszeń lekarzy POZ-u, którzy chcieli z tej oferty skorzystać. To zadanie jest kontynuowane z roku ubiegłego, w związku z tym, że cieszyło się naprawdę dużą popularnością wśród tych podstawowych lekarzy. Natomiast ta kwota została oszacowana w oparciu o osoby, które chciały ze szkoleń stosownych skorzystać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wojewódzki Urząd Pracy. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowny Zarządzie, Szanowne Panie i Panowie, zostało zadane pytanie dotyczące kwoty 1920 zł. Chciałbym wyjaśnić, że dotyczy to umowy najmu powierzchni pod instalację urządzeń samosprzedających, tak zwanych kiosków na słodycze i napoje. Czynsz wynosi 160 zł miesięcznie. Jest on przekazywany do Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejne odpowiedzi? Pani dyrektor Mroczek, proszę. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, pierwsze pytanie dotyczyło Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kwoty, która jest przypisana na realizację tego programu. W ubiegłym roku faktycznie 600 tysięcy, w tym roku 800. To wynika z faktu, że na realizację tego programu samorząd województwa przeznacza środki, które są dochodami samorządu województwa, czyli środki pozyskane na zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholi, ponieważ te zezwolenia wydawane są co 2 lata. W związku z tym w jednym roku dochód ten jest mniejszy, w drugim większy. Akurat teraz mamy to szczęście, że dysponujemy większą ilością środków. Ponadto zgodnie z uwagami Najwyższej Izby Kontroli część tych środków przeznaczana jest na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Działania, tak jak Państwo się już zorientowaliście przez te kilka lat, bo braliście w nich udział, jeśli chodzi o Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mają bardzo różną formę. Jedną z form realizacji tego programu są dotacje dla organizacji pozarządowych. Ale oczywiście jest to nie jedyna forma. To, co rozpisane jest w projekcie budżetu, jest to klasyfikacja budżetowa i są to wydatki, które są związane z innymi.
innymi działaniami, między innymi z prowadzeniem punktów konsultacyjnych. Jesteśmy jedynym województwem w Polsce, który prowadzi punkty konsultacyjne na wyższych uczelniach, na Uniwersytecie Medycznym, Politechnice i na Uniwersytecie Łódzkim dla studentów, którzy mają różnego rodzaju problemy, na szkolenia, na kampanie społeczne, ale również na badania międzynarodowe, w których od 1999 roku bierzemy udział. Stąd te różne kwoty i te różne paragrafy. Jeśli chodzi o ustawę o pieczy, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, to w tej ustawie pojawiają się zadania, które są zadaniami samorządu województwa i marszałka. Między innymi jednym z zadań są formy instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zadaniem obligatoryjnym jest prowadzenie ośrodków i organizowanie ośrodków adopcyjnych. I to zadanie w naszym województwie jest realizowane. Są 3 ośrodki adopcyjne, 1 publiczny jako jednostka budżetowa samorządu, 2 niepubliczne prowadzone przez organizacje pozarządowe. Nasz ośrodek publiczny ma również filię w Piotrkowie Trybunalskim. Natomiast są zadania tak zwane fakultatywne, interwencyjny ośrodek preadopcyjny i placówka opiekuńczo-terapeutyczna. Tak jak pani radna zwróciła uwagę, w ustawie jest napisane, że marszałek może taki ośrodek prowadzić, bądź może zlecić organizacjom pozarządowym. Oczywiście my ten problem dostrzegamy, takiego ośrodka nie ma, ale to nie oznacza, że my nie pracujemy nad pewnego rodzaju dokumentacją. Kiedy weszła ustawa, po pierwsze zrobiliśmy analizę potrzeby powołania tego typu ośrodka. 8 powiatów nie było zainteresowanych, ponieważ samo organizowały pomoc dla tych dzieci. Natomiast inne powiaty korzystały z pomocy placówek opiekuńczo-wychowawczych, które są na terenie tych powiatów. Te dzieci również mogły trafiać, wiadomo, do rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast w 2012 roku został opracowany projekt powołania takiego ośrodka. On został złożony zarządowi. Zarząd go zaakceptował i tak naprawdę 1,5 roku my poświęciliśmy na poszukiwanie budynku. Ani samorząd województwa, ani urząd miasta, bo również do niego się zwróciliśmy, nie ma budynku, który by miał odpowiednie parametry, odpowiednie zabezpieczenie. Są to budynki w bardzo złym stanie technicznym, aby taki ośrodek tam mógł funkcjonować. Natomiast mamy również kosztorys, jeśli chodzi o tego typu ośrodek. Funkcjonowanie tego ośrodka to koszt 2 mln zł na rok. Oczywiście to nie są koszty, które ujmują powołanie tego ośrodka bądź modernizację budynków. Widząc potrzeby, zarówno jedna, jak i druga placówka, interwencyjny ośrodek preadopcyjny i placówka opiekuńcza terapeutyczna, zostały zgłoszone do regionalnego programu operacyjnego, do osi inwestycyjnej. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko wspierania pieczy zastępczej i adopcji, które jest w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, to ja pozwoliłam sobie wejść w tej chwili w internet i pani radna do końca nie przytoczyła zadania, które się tym, którym to stanowisko się zajmuje. Rzeczywiście jest tam napisane monitoring pracy interwencyjnego ośrodka adopcyjnego, placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz ośrodków adopcyjnych. Tych 2 pierwszych nie ma, one zostały wpisane zgodnie z ustawą. Natomiast pozostałe ośrodki, które funkcjonują na terenie tego województwa, faktycznie to stanowisko, ta osoba, która jest na tym stanowisku, monitoruje, przygotowujemy sprawozdania do wojewody. W tej chwili była prowadzona również kontrola tych zadań i w protokole nie było żadnego zastrzeżenia co do sposobu realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Departament Promocji, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni. Chciałem odpowiedzieć na pytania, które zadał radny przewodniczący Adamczyk. Dotyczą one 2 projektów europejskich, które realizuje Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej. Są realizowane one z perspektywy finansowej 2007-2013. Z racji tego, że perspektywa
się kończy. Okres wydatkowania jest do czerwca 2015 roku. W przypadku pierwszego zadania, rozwój i promocja przedsiębiorczości, projekt był realizowany przez 2 lata. Zostało nam 1 zadanie do wykonania, misja gospodarcza do Francji. Kolejne będą realizowane, mamy nadzieję, z nowej perspektywy finansowej. A drugie zadanie, Marka Łódzkie promuje budowanie i pozycjonowanie. Analogiczna sytuacja, projekt jest realizowany od czerwca 2014 roku. Zakładamy, że skończy się w marcu 2015 roku. Dziękuję. Tak, te środki są tylko na ten rok. Projekt jest wieloletni, jeden jest 2,5-letni, drugi jest 2-letni i no, zgodnie z wszystkimi dyrektywami musimy zakończyć wydatkowanie do czerwca 2015 roku. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, Departament Przedsiębiorczości. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące funkcjonowania Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, na funkcjonowanie z budżetu województwa na 2015 rok przeznaczona jest kwota 126 014 zł. Jest to kwota przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów osobowych, wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o działalność merytoryczną, ona przede wszystkim zostanie sfinansowana ze wsparcia Ministerstwa Gospodarki. Tutaj no, składając tą informację, chcę oprócz różnych złych informacji, które tutaj padały, przekazać dobrą. W okresie lat 2011-2014 do 30 października Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Województwa Łódzkiego uplasowało się na pierwszym miejscu w Polsce. Taką informację otrzymaliśmy z Ministerstwa Gospodarki. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera funkcjonujące w ramach umowy z Ministerstwem Gospodarki udzieliło 2700 informacji w tym okresie 2011-2014, 2700 usług pro-eksport i 340 usług pro-biz. Pro-eksport, czyli informacje dotyczące możliwości eksportowych, a jeżeli chodzi o pro-biz, to jest taki skrót związany z obsługą inwestorów na terenie województwa łódzkiego. Oprócz tego zorganizowało 13 konferencji, seminariów, w których wzięło udział około 500 przedsiębiorców. Na tą kwotę z Ministerstwa Gospodarki, którą myślę, że dokładną informację, jaka to będzie wysokość tej kwoty, ale myślę, że ona będzie oscylowała około 300 tysięcy złotych, zamierzamy przeznaczyć na zorganizowanie 3 misji przyjazdowych, nie wyjazdowych, tylko przyjazdowych do województwa łódzkiego, jak również chcemy sfinansować forum inwestorów i eksporterów w miesiącu wrześniu. Jeżeli chodzi o Europejskie Forum Gospodarcze, to w 2015 roku planowana jest 8. już edycja Europejskiego Forum Gospodarczego. Jest to największa impreza gospodarcza w województwie łódzkim. Jedyna w Polsce, która organizowana jest przez pracowników merytorycznych urzędów marszałkowskich. Tylko nasz Urząd Marszałkowski, nasi pracownicy podjęli się organizacji takiej imprezy. A chcę powiedzieć, że w 2014 roku udział w Europejskim Forum Gospodarczym wzięło około 2,5 tysiąca osób. To mówi o tym, bo tutaj padało takie pytanie, czy to jest robiona analiza, czy takie forum jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Ja mogę się opierać jedynie na wypowiedziach przedsiębiorców, którzy nam dziękują, czy samorządowi województwa, zarządowi dziękują za organizowanie takiego forum, gdzie przedsiębiorcy bez jakichś tam naleciałości politycznych mogą faktycznie dyskutować na tematy gospodarcze związane z funkcjonowaniem
w 6 branżach na terenie województwa łódzkiego. Tak? Czyli generalnie poświęcone jest to forum tym 6 specjalizacjom. Bierze udział również sporo delegacji zagranicznych. W ubiegłym roku gościliśmy ambasadorów wielu ambasad zagranicznych z terenu Polski, jak również radców handlowych wydziałów promocji handlu i inwestycji zagranicznych ambasad akredytowanych w Polsce. Jeżeli chodzi o port lotniczy, faktycznie no jest problem z funkcjonowaniem portu lotniczego. My jesteśmy tam mniejszościowym udziałowcem. Nasze udziały nie przekraczają 5%, są w tej chwili poniżej 5%, ale zobowiązania wynikające z podpisanych umów pozostają, czyli ta kwota 1 020 830 zł jest to kwota na pokrycie straty za 2012 rok. Jeżeli chodzi o kwotę 703 200 zł, jest to związana kwota z pokryciem kosztów emisji obligacji. I tyle pytań zapamiętałem. Dziękuję. Na resztę postaram się udzielić pisemnie odpowiedzi. Dziękuję. Departament Kultury. Szanowni Państwo, kilka pytań, dwa pytania sprzed przerwy. Jedno dotyczyło projektu, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, projektu o tytule Tu jest kino. Pytanie brzmiało, jakie kina są zaangażowane w jakiś sposób w to przedsięwzięcie i z jakich miejscowości. No więc przeczytam jak gdyby tutaj wszystkie kina, z którymi współpracujemy w tym zakresie. Łowicz, Wieluń, Koluszki, Bełchatów, Kutno, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Głowno, Skierniewice, Wieruszów, Radomsko, Łódź, Zduńska Wola, Pabianice jeszcze, przepraszam. To są tak naprawdę wszystkie kina, które weszły w skład regionalnej sieci kin cyfrowych, która została powołana do życia kilka lat temu w ramach Łódzkiego Domu Kultury. I tak naprawdę jest to inicjatywa otwarta, więc każde kino, które ma ochotę wejść do tej sieci, to oczywiście no będziemy naprawdę radzi, że to grono się powiększy. I tak ten projekt wizerunkowy, który teraz jest realizowany przez departament, jest adresowany do wszystkich kin lokalnych na terenie województwa łódzkiego. Drugie pytanie dotyczyło kwoty zapisanej w budżecie województwa przeznaczonej na organizację inauguracji sezonu kulturalnego. Taką inaugurację co roku organizujemy na początku we wrześniu bądź w październiku. I co roku oczywiście szacujemy tą kwotę na bazie no, gdyby doświadczenia tego, jak to było w poprzednich latach mniej więcej, jakie koszty ponosiła organizacja tego typu przedsięwzięcia. No w tym roku jest to rzeczywiście dość precyzyjnie zaplanowana kwota 34 425 zł, ale było to też związane z kalkulacją, która pierwotnie była robiona w kwocie netto, później był dodany podatek i w związku z tym tak to wyszło tutaj, bo wyszło w tym przypadku. Jeśli chodzi o 71 tysięcy, to pytanie tutaj też jeśli chodzi o 71, tak w kulturze chodzi o wskaźniki, przepraszam, tak to było pytanie dotyczące. To było pytanie dotyczące tego, dlaczego Państwo nie widzicie tych tabelek, tak, związanych z wskaźnikami, jeśli chodzi o instytucje kultury. No mam nadzieję, że takie tabelki tutaj Państwu będą przedstawione, związane z planem. Rozumiem, że to chodziło o plany instytucji kultury na rok 2015? Aha, to wykonanie zazwyczaj jest przedstawiane przy wykonaniu i myślę, że tutaj zostały przy sesji absolutoryjnej, są odpowiednie rubryki w tym wzorze, który został opracowany przez Departament Finansów i tam w tych rubrykach Państwo będziecie mieli bardzo podstawowe wskaźniki dotyczące działalności kulturalnej poszczególnych instytucji kultury. Więc nie wiem, czy to odpowiada na Państwa zapytania. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Kolejny departament, tak? K.
kancelarii Sejmiku, proszę bardzo. Tak, tak. Ale nie, to do mikrofonu, bo rejestrujemy wystąpienia, a to dotyczy wynagrodzenia radnych. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zadanie obsługa Sejmiku Województwa Łódzkiego, to zwiększenie nastąpiło w paragrafie 30.30 różne wydatki na rzecz osób fizycznych. I w tym paragrafie mamy przewidziane diety radnych. Co prawda państwa jest mniej, ale na etapie planowania nie było można przewidzieć, ile państwa będzie wiceprzewodniczących komisji, bo to chociażby ustala konwent już po wyborze, więc trzeba było założyć nieco wyższą kwotę. Dodatkowo bilety lotnicze, delegacje zagraniczne i delegacje krajowe. No nie chciałabym zostać postawiona w sytuacji, że w październiku nie będę państwa miała za co wysłać w delegację chociażby. Dlatego woleliśmy nieco wyższą kwotę założyć no dla jakby wspólnego naszego bezpieczeństwa i komfortu pracy. No, ale kwota jest i tak znacznie niższa niż w latach ubiegłych. Tak, tak, oczywiście. I dodatkowo pojawiły się takie koszty, jak chociażby wyrobienie państwu kart do głosowania, legitymacji. No przez ostatnie lata nie musieliśmy tego robić, więc pojawiają się takie kwoty dodatkowe, natomiast zwiększenie jest nieznaczne. Dobrze, dziękujemy. Ale to od państwa radnych zależy, czy będziemy oszczędzać. Pewnie będziemy oszczędzać. Tak, tak. Na cztery... Nie, nie. Panie Przewodniczący, będą legitymacje radnego na całą czteroletnią kadencję. Pan dostanie na całe cztery lata. No na całe cztery lata już nie było, już trwa kadencja. No, bez jednego miesiąca. Dobrze. Kolejne odpowiedzi, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, jest to kwota około 3 800 000. W tej kwocie było pytanie, ile będziemy wymieniać komputerów. W tym roku zaplanowaliśmy około wymianę komputerów około na poziomie około 100, w tym będą komputery stacjonarne i komputery przenośne. Głównie będzie to wymiana z uwagi na wyeksploatowanie sprzętu, jak i również wymianę ze względu na brak wsparcia systemu XP, którego wsparcia zaprzestał producent w 2014 roku. W wydatkach tych również są finansowane umowy, które mamy zawarte na utrzymanie sprawnego działania infrastruktury informatycznej, opiekę nad środowiskiem serwerowym, pocztowym, poczty elektronicznej, sieci korporacyjnej, dostęp do sieci internet, dostęp do sieci korporacyjnej, tak jak wcześniej mówiłem. I oczywiście duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo serwisu www. Może państwo nie zauważyliście, ale w niedzielę mieliśmy atak na serwisy związane z geodezją. Przez chwilę nie działały również serwisy związane z RPO województwa łódzkiego. Na szczęście udało nam się zapobiec włamaniu i było to, skończyło się tylko na kilkugodzinnym niedostępie do tych serwisów. Wszystko, tak? Dziękuję. Kto jeszcze z państwa będzie odpowiadał? Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, strona 205, kwota 25 milionów 407. Do mikrofonu bliżej. Strona 205, pytanie dotyczące kwoty 25 milionów 407 tysięcy. Jest to kwota przekazana nam na realizację dwufunduszowego programu operacyjnego przyszłej perspektywy, czy też obecnej perspektywy finansowej na realizację osi priorytetowej 12, czyli pomoc techniczna. Rolnictwo. Proszę o przygotowanie się kolejnej osoby, która będzie odpowiadać. Chyba, że już to były wszystkie pytania, wszystkie. Nie? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pytanie dotyczyło środków zabezpieczonych na promocję rolnictwa i no, generalnie rolnictwa. Jest to kwota
która jest zgromadzona w Departamencie Promocji, ale jest w dyspozycji Departamentu naszego. Zaplanowane są, co roku są wydatkowane środki z tego tytułu na generalnie na zdarzenia związane z promocją rolnictwa, ale także zdrowej żywności. Na ten rok zaplanowaliśmy dwa duże wydarzenia, które są co roku, mianowicie organizację współfinansowanie dożynek prezydenckich w Spale, co promuje oczywiście rolnictwo, ale także i nasze województwo, jak również i organizacja dożynek, corocznych dożynek wojewódzkich. Trudno w tej chwili przewidzieć, jakie to są jeszcze wysokości koszty. Wszystko zależy od umowy, że tak powiem, promocyjnej. Następnie projekty własne, które realizujemy, to jest promocja zdrowej żywności, zwłaszcza produktów tradycyjnych, które wpisane są na listę ministra rolnictwa. Województwo łódzkie tym prowadzi, najwięcej mamy w Polsce, w kraju wpisanych tych produktów, jest już ich 82 i ciągle rosną. Świadczy to o tym, że jednak ta produkcja naszych wyrobów w województwie łódzkim jest rozpoznawalna i jest ciągle, że tak powiem, w dużym zainteresowaniu. Konkurs producent żywności dla przedsiębiorców podczas targów na styku kultur, to jest raz. I drugi projekt to jest już ósma kadencja konkursu Tygiel Smaków podczas targów Natura Food w Łodzi. I jedno i drugie w Łodzi. Pozostałe środki w granicach, przypuszczamy, 150 gdzieś tysięcy złotych, mogą być kierowane do projektów zgłaszanych w trakcie roku budżetowego. Dotyczy to zdarzeń, różnych imprez rolniczych lub promujących żywność przez samorządy lub organizacje społeczne. Wymienię tylko takie, które są co roku już od szeregu lat mają swoje miejsce, mianowicie jak Skierniewisko Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, ogólnopolska wystawa królików rasowych, drobiu ozdobnego i gołębi w Wieluń, festiwal i targi dobrej żywności Księżackie Jadło w Łowiczu, regionalny pokaz potraw ziemi łęczyckiej, wojewódzkie święto truskawki, wystawy i targi organizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, w tym wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych w Bratoszewicach, targi rolne, agrotechnika również w Bratoszewicach. Panie dyrektorze, ale nie ma potrzeby chyba przedstawiania wszystkich imprez, bo nie, właśnie, było dużo. Ale już zakończę jeszcze na tym, że jest wojewódzkie święto Krzanów. I tym sposobem wspieramy to. Wspieramy te działania. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan dyrektor Rafał Andrzejczak, tak? A potem następny, kto będzie? Już kolejka się wyczerpała. Tak? Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, odpowiadając na pytanie pana radnego Spychalskiego w pozycji dotyczącej wydatków na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, pytanie dotyczyło ilości abonamentów radiowo-telewizyjnych. Odpowiadając na to pytanie, jest 11 odbiorników telewizyjnych, 61 odbiorników radiowych. Było również pytanie, jakie są średnie wynagrodzenia pracowników, przy czym w podziale. Łącznie z dyrektorami 3910 zł brutto, mówię o wynagrodzeniu średnim miesięcznym angażowym, bez dyrektorów 3750 zł. Oraz było pytanie pana radnego Grabowskiego, jakie zatrudnienie pracowników było na dzień 31 grudnia 2014 rok. Otóż było 960 pracowników, natomiast zatrudnienie w tym roku nie powinno przekroczyć 1000 osób, natomiast będą pracownicy prawdopodobnie zatrudniani w związku z nowym okresem programowania. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkie odpowiedzi? Czy ktoś z państwa jeszcze chciał uzupełnić odpowiedzi? Nie. Czy państwo chcieli dopytać? Bo tak?
pytania. Proszę bardzo. Pani Grabowski, pani Kopelska, pan Borski i kto jeszcze? I zamykamy listę. Dobrze.